Dzień dobry. Przepraszamy za lekkie opóźnienie, ale dzisiaj rzeczywiście korki są bardzo duże w Warszawie. No i co, inaugurujemy znowu po wakacyjnej przerwie spotkania z cyklu Tajemnice Wywiadu, organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej, Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i no i to wszystko, co za Państwem jest, czyli przystanek Historia, Centrum Edukacyjne imienia Janusza Kurtyki. Pierwsze po wakacjach spotkanie. Będzie trochę przypomnieniem wszystkiego, o czym mówiliśmy, ale też dużo nowych rzeczy. Będziemy mówić, jak byliśmy przygotowani wywiadowczo, kontrwywiadowczo do II wojny światowej. Także no myślę, że będzie ciekawa dyskusja. Gwarantują to nasi prelegenci. Doktor Dominik Smyrgała. I Łukasz Ulatowski. No i zaczynamy. Bardzo proszę, jak nam Państwo pozwolicie, sobie usiądziemy, bo tak zwyczajowo siedzimy. I zaczyna Dominik Smyrgała. Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to dzisiaj sobie taki zbiór przyniosłem dokumentu, żeby troszkę o nim porozmawiać, bo też będę chciał z niego zrobić niebawem referat na takiej konferencji naukowej, a potem jeszcze pewnie publikację, taką krótką. I to, co tak sobie układałem w głowie, co by tu powiedzieć, to ma charakter tym razem czegoś, takiego, na takim bardziej poziomie meta, jeśli chodzi o metodologię pracy służb specjalnych. I coś, co się odgrażaliśmy już ze 3 razy, że zrobimy, tak jak tutaj z Łukaszem i z panem redaktorem siedzimy, czyli powiem coś o operacji Trust. Punkt wyjścia do tego, o czym ja bym chciał powiedzieć, jest taki, że pod koniec sierpnia BEK dostaje gwarancję w zasadzie od Mołotowa, że traktat o nienaruszalności, o nieagresji będzie respektowany i w przypadku ewentualnej wojny z Niemcami Sowieci nie wkroczą. Po raz drugi taką gwarancję uzyskuje 3 września od ambasadora włoskiego i ambasadora sowieckiego. A tu mam taki materiał, z którego wynika, że 16 września nasz ataszat sądował no, sowiecki komisariat właściwie spraw zewnętrznych, nie ministerstwo wtedy, na temat tego, czy byliby skłonni przepuścić przez swoje terytorium ewentualne dostawy sprzętu wojskowego do Polski. 16 września. I to jest właśnie taki punkt wyjścia, do którego chciałbym dziś bardzo często i bardzo dużo nawiązywać. Punkt wyjścia zasadzający się na tym, że o ile front zachodni w zasadzie prawie w całości plan był rozpoznany, które będą szły główne, gdzie będzie główny wysiłek poczyniony, inna sprawa, że niewiele z tego robiono na szczeblu już wojskowym, że tak jak to już niejednokrotnie w naszych rozmowach o majorze Sosnowskim i podobnych tematach wynikało, świadomość tego, że ta wojna będzie i że przygotowania do wojny idą pełną parą i skąd to natarcie głównie pójdzie, ta świadomość była pełna. Była świadomość, że zacznie się w Gdańsku. Co do tego też nie było większych wątpliwości. No, nie udało się z różnych przyczyn. Raz, że przewaga technologiczna i gospodarcza. Dwa, że no, błędy, poważne błędy w dowodzeniu, nawet bardzo poważne. Ale jeśli chodzi o kierunek wschodni, to mamy do czynienia z całkowitym zaskoczeniem. I to już nie tylko chodzi mi o to, że śmigły wydaje rozkaz do Sowietów nie strzelać i nie ma decyzji o wypowiedzeniu wojny Sowietom, bo nie wiadomo, co z tym faktem zrobić. Tylko chodzi mi nawet o to, że dzień przed inwazją są próby zapewnienia sobie tej takiej neutralności w konflikcie sprzyjającej. Wiadomo, są 2 rodzaje neutralności. Tak? Pierwsza to jest taka, że nieprzyjazna, że w ogóle nic i utrudniamy życie, a druga jest taka, że przymykamy oko albo nie angażujemy się w walki zbrojne, ale proszę bardzo, możemy wam
coś tam przez nasze terytorium normalnie udostępnić. I dla mnie właśnie ta różnica, ten kontrast jest czymś, nad czym warto się pochylić po to, żeby zrozumieć, dlaczego tak się stało. Jakie ewentualnie mogą być z tego wnioski i jakie wnioski były z tego wyciągnięte wtedy. Ale myślę, że tak naprawdę to jest temat, który lepiej może, żeby pojawił się w troszkę dalszej części dyskusji. A może jednak zacznijmy od tego zachodu i od września i od Niemiec, bo to jednak chronologicznie wypadałoby, żebyśmy opowiedzieli o tym kierunku, z którego się wszystko zaczęło. Ja też chcę napuścić pana Łukasza, o którym państwo wiecie, że bezceremonialnie rozprawia się z mitami, napuścić jeszcze mocniej, pytając, co oznacza, jeżeli politycy mówią, że nie oddadzą ani guzika? Czyli będą trwali na, znaczy, będą trwali na stanowiskach, tak, nie cofną się w tył i nie zmienią nic ze swojej taktyki. Tak, przepraszam, tak chyba najszybciej i najprościej. Znaczy to ja może rzeczywiście zacznę od tego, od samego początku, czyli może parę słów powiem na temat w ogóle samego oddziału drugiego w 1939 roku, jak wyglądała struktura organizacyjna, obsada personalna i możliwości pracy naszego wywiadu na terenie niemieckim, a także na terenie sowieckim. Więc centrala oddziału drugiego, która skupiała w sobie sumę polskiego wywiadu w 1939 roku, podzielona była na trzy zasadnicze działy pracy. Administracyjny, wywiadowczy i ewidencyjny. Administracyjny może tutaj najbardziej nudny czy najmniej efektowny w działalności, czy najbardziej trudny do opisania z tego względu, że zajmował się zapewnieniem całego zaplecza dla zasadniczej pracy wywiadu ofensywnego, kontrwywiadu i komórek ewidencyjnych, mianowicie w wydziale organizacyjnym, czyli w tym dziale administracyjnym znajdował się działy odpowiedzialne za sprawy personalne, organizacje, przygotowanie mobilizacyjne, ogromny dział finansowy. Drugi najważniejszy dział pracy centrali oddziału drugiego, czyli wydział wywiadowczy, skupiał w sobie dwa referaty pracy ofensywnej, referat wschód i referat zachód. Wydział kontrwywiadu, także biuro szyfrów, a wydział ewidencyjny zajmował się przepracowaniem tych wszystkich informacji, które spływały do centrali oddziału drugiego z referatów ofensywnych, z ekspozytur terenowych oraz z placówek zagranicznych, czy też doniesień atasze wojskowych. Na zachód w 1939 roku do marca pracowały dwie ekspozytury na terenie krajowym. Przepraszam, jedna ekspozytura numer 3 w Bydgoszczy, którą kierował major Jan Żychoń. Ekspozytura numer 4 w Katowicach, którą kierował od lutego 1939 roku major dyplomowany Stanisław Kuniczak, oficer związany z wywiadem od 1937 roku. Wówczas po przeszkoleniu w centrali został wysłany na placówkę zagraniczną do Wiednia, skąd po wpadce, gdzie został wydany przez własnego agenta Gestapo, został odwołany w październiku 1938 roku i po krótkim kolejnym szkoleniu, pobycie w centrali, wyjaśnieniu sprawy, został skierowany do Krakowa, gdzie zastąpił bardzo zdolnego, aczkolwiek krnąbrnego i nielubiącego się ze Stachiewiczem, majora dyplomowanego Kazimierza Szpądrowskiego. Po marcu 1939 roku część pracy wywiadowczej na zachód zaczęły przejmować dwie ekspozytury wschodnie, które do tej pory nie były zaangażowane w pracę na tym przeciwstawnym, wydaje się, odcinku. Mianowicie ekspozytura numer 5 poprzez placówkę wywiadowczą Korpusu Ochrony Pogranicza ulokowaną w Stryju zaczęła rozpracowywać możliwości i potencjał na początku samego państwa słowackiego, a później także penetracji
niemieckiej na terenie Słowacji po marcu 1939 roku potencjał ten został rozszerzony o kolejną placówkę dyslokowaną w Sanoku, a następnie tuż przed wybuchem wojny jeszcze jedną placówkę utworzono Korpusu Ochrony Pogranicza, która pracowała na odcinku południowym w Jaśle. Naprzeciwko Prusom Wschodnim po marcu 1939 roku zaczęły pracować niezaangażowane dotychczas tamże dwie placówki wywiadowcze KOP-u, które rozpracowywały teren Litwy, mianowicie placówka numer 1 w Grodnie i 2 w Wilnie. Tuż przed wybuchem wojny utworzona została jeszcze w Łodzi kolejna ekspozytura oddziału II Sztabu Generalnego, ekspozytura numer 6, która miała pracować na wąskim odcinku frontu. Tak mniej więcej Opole, Wrocław miała rozpoznawać ten odcinek. Była podporządkowana inspektorowi armii, czy też późniejszemu dowódcy armii Łódź. No, miało tutaj, znaczy w literaturze przyjęto moim zdaniem błędne założenie, że w związku z tym utworzeniem ekspozytury numer 6 w Łodzi postanowiono skrócić zanadto rozciągnięte odcinki pracy ekspozytur zachodnich. O ile w przypadku ekspozytury numer 4 to rzeczywiście widać, ponieważ cały jej nacisk został nieco, znaczy nacisk jej pracy został nieco skierowany bardziej na południe, czyli na okupowane przez Niemcy Czechy i dalej w kierunku ku granicy ze Słowacją. I tutaj to wydzielenie tej ekspozytury w Łodzi skróciło jej odcinek pracy. To w przypadku ekspozytury bydgoskiej odcinek jej pracy nie uległ zmniejszeniu nawet o metr, a nawet w maju 1939 roku w związku z koniecznością budowy spójnego odcinka agencyjnej sieci operacyjnej dla przyszłego dowództwa Armii Poznań do ekspozytury trzeciej, z ekspozytury czwartej został przeniesiony posterunek oficerski w Lesznie. Jeszcze tuż przed wybuchem wojny zagęszczono sieć posterunków podległych ekspozyturze numer 4. Wykreowano posterunek w Częstochowie, który później został przekazany do szóstki i tak mniej więcej na terenie krajowym siły i możliwości naszej pracy wyglądały. Na terenie niemieckim po marcu zwiększyła w zasadniczy sposób się liczba oficerów ulokowanych tam na placówkach. Już nawet nie byli to oficerowie dyplomowani, czy też oficerowie po kursach specjalistycznych w oddziale drugim, gdyż w maju 1939 przeprowadzono zaciąg na zasadzie zna niemiecki, nie ma żadnego przydziału mobilizacyjnego, jest łamaga, czyli nie pójdzie do linii, nie nadaje się do niczego innego, no to nauczymy go obserwować i będzie robił zagęszczenie, a nóż coś zobaczy. Bo to niestety na tej zasadzie było wówczas budowane. Owszem, zdarzali się tam oficerowie wybitni, którzy jeszcze w sierpniu 1939 roku dokonywali cudów z dostarczaniem informacji z Wrocławia do Berlina na temat rozwinięcia oddziałów niemieckich właśnie na tym kierunku. Mam tutaj na myśli może już kapitana Mariana Długołęckiego, który kierował placówką wywiadowczą Adrian w Komisariacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu. Na terenie niemieckim, poza tą siecią eksponentów, którzy w zasadzie prowadzili wywiad czysto obserwacyjny i nie mieli tutaj możliwości rozwinięcia szerszej pracy agenturalnej, obie ekspozytury, jak i referat Zachód, dysponowały siecią agentów, to około aktywnych, wówczas było około 100 agentów, z których poza trzema gwiazdami, które prowadziła ekspozytura numer 3, o których żeśmy na ostatnim spotkaniu w maju
wspominali. Tutaj przede wszystkim mam na myśli Katlewskiego, który dostarczał materiały z Ministerstwa Marynarki Wojennej niemieckiej. Oczywiście jak najwyższej jakości merytorycznej, o której, znaczy o tych dokumentach w ogóle wywiady państw zachodnich nie mogły sobie pomyśleć, że mają takie umocowanie ich agenci, że te dokumenty zostaną do nich dostarczone. Jednak z naszego punktu widzenia one nie miały praktycznego znaczenia dla tutaj naszej obronności. I cała praca wywiadu w 1939 roku, tak jak i w latach wcześniejszych, odkąd wpadł nasz agent, znaczy kierownik naszej placówki wywiadowczej Jęczy, major Sosnowski, polegała na żmudnym, mozaikowym zestawianiu informacji z setek pozornie, oderwanych od siebie informacji o niewielkim znaczeniu. Tutaj rzeczywiście największą zasługę, czy największą rolę miał pion pracy studyjnej, czy też ewidencyjnej, który te oderwane od siebie informacje łączył w całość. Oczywiście informacje pozyskiwane od agentów, czy też pozyskiwane od oficerów, eksponentów prowadzących pracę zewnętrzną, od atasze wojskowych, nie miały tej wartości, jak wcześniej wydobywane dokumenty prosto z sejfów najważniejszych instytucji niemieckich. W 1939 roku także niestety już biuro szyfrów nie dostarczało tej jakości dokumentów, znaczy tej jakości informacji do oddziału drugiego, gdyż praktycznie straciliśmy możliwość czytania korespondencji szyfrowanej Enigmą przed wybuchem II wojny światowej. W lipcu i w sierpniu historycy notują dwa włamania do sieci Enigmy. Poza tym czytaliśmy jakieś szyfry o mniejszym stopniu skomplikowania, szyfry ręczne. Mieliśmy wgląd też w pracę marynarki wojennej, prowadząc nasłuch w większości jawnej korespondencji. Wywiad nasz zupełnie utracił wówczas możliwość nawet identyfikacji na podstawie sygnałów nadawanych przez stacje radiowe jednostek rozwiniętych na naszym przedpolu. Po prostu notowano, tu jest grupa radiostacji, tu jest kolejna grupa radiostacji, ale kto nadaje, do kogo? Nie bardzo. To już nie bardzo, nawet 26 sierpnia, co prawda, odnotowano, że w eterze pojawiła się sieć taka, która się pojawiła przed niemiecką okupacją Czech w marcu 1939 roku. Więc już tutaj w głowach mogli się domyślać, że zaczynają funkcjonować dowództwa grup armii. Jednak to w kompozycji z ówcześnie posiadanymi informacjami, jednak wydaje mi się było zbyt mało, żeby przyspieszać u nas wszelkie tutaj działania związane z mobilizacją, koncentracją, czy też rozwinięciem mobilizacyjnych naszych sił zbrojnych. To teraz jeszcze na drugi odcinek się przeniosę, czyli na wschód. Pracę na odcinku wschodnim, za pracę na odcinku wschodnim odpowiedzialne było szefostwo Wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza, które pracowało na teren sowiecki przez dwie ekspozytury wschodnie, zorganizowane, czy też analogicznie jak ekspozytury zachodnie, mające tą samą organizację wewnętrzną, ekspozyturę numer 1 w Wilnie, ekspozyturę numer 5 we Lwowie. Pracowały one na teren sowiecki przez 8 placówek wywiadowczych KOP-u, umocowanych wzdłuż granicy od północy do samego południa. Możliwości pracy KOP-u czy wywiadu KOP-u były znikome, co najlepiej pokazał, czy dobitnie pokazał kryzys w 1938 roku. Na przełomie października i września i października 1938 roku, kiedy Sowieci przeprowadzali tą wielką demonstrację na granicy z Polską, została uruchomiona komórka studyjna, czy też ewidencyjna w sztabie
która gromadziła informacje, wydawała dzienne komunikaty na temat tego, co się w Sowietach czy na terenie sowieckim dzieje. Więc KOP widział te jednostki, rejestrował, coś się za tą granicą dzieje, ale nie podał numerów, w zasadzie nie wiedział, co tam się dzieje. Gdyby nie działalność eksponentów od referatu Wschód, teraz tutaj odsądzanych od czci i wiary, że w 1939 roku we wrześniu czy też w sierpniu nie dostarczali żadnych informacji na temat tego, co się dzieje w Sowietach. Więc gdyby nie działalność tych kilku oficerów, a w zasadzie na tym najważniejszym odcinku tuż przy granicy z Polską na odcinku mińskim Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej działalności majora Protasowickiego, to rozpoznanie tej koncentracji byłoby praktycznie żadne. Na terenie sowieckim w sierpniu 1939 roku referat Wschód miał kilkunastu oficerów ulokowanych od Leningradu, najwięcej w Moskwie, oczywiście Mińsk, Kijów. Możliwości pracy tych oficerów były żadne. Od 1936-1937 roku nikt nawet nie przychodził do konsulatów, więc nie było można prowadzić tą drogą jakiejkolwiek wymiany informacji. Oficerowie bazowali na tym, co zobaczą, czyli gdzieś, jak udało się już wyjechać, pozbyć tego ogona NKWD, policzyć okna, zobaczyć, jak wygląda jakaś tam wojenna osada, bo nawet na lato wszystkie sowieckie oddziały wyprowadzały się poza teren miasta do specjalnych takich ośrodków szkoleniowych, więc trudno było określić, gdzie i jak to wygląda nad granicą z Polską. Możliwości pracy eksponentów ograniczały się także w zasadzie tylko do głównych dróg komunikacyjnych, do tego, gdzie można dojechać samochodem, ale też po terenie sowieckim nie było można jeździć tym samochodem, gdzie się chciało. Każdy wyjazd samochodem musiał być jakoś umotywowany, że nasz urzędnik jedzie zobaczyć, jak groby polskich oficerów czy tam polskich żołnierzy z 1920 roku wyglądają. No więc po drodze do tego miejsca, a już coś się dało zobaczyć. Kupić bilet na pociąg mniej więcej na tej zasadzie też nie było prosto. Też było trzeba w jakiś sposób umotywować ten przejazd. No i było można też przez analogię wyglądać przez okno. Na trasie Mińsk-Moskwa, Moskwa-Leningrad, Moskwa-Kijów. W zasadzie to wszystko. Dalej na wschód. Moskwa, Władywostok, jak jechał kurier do Mandżurii, to jedyna możliwość też wyjrzeć przez okno, bo nawet wyjść na peron, oczywiście o rozmowie z miejscowymi, o rozmowie z wojskowymi, o kupnie gazet w większości przypadków też nie było można nawet pomyśleć. Więc to był kraj tak hermetycznie zamknięty przed penetracją z zewnątrz. To nie jest czas po 45, kiedy oni jednak mimo wszystko są bardziej otwarci, kiedy ta wartość pieniądza zachodniego dla obywateli sowieckich jest już pewna. Wówczas nawet obywatel sowiecki, jakby dostał pieniądze, też by nie wiedział, co z nimi zrobić. Możliwości zaczepienia nie było. W ogóle wywiad na wschód, jak mi się wydaje, co zresztą tak jak wielu oficerów w okresie II wojny światowej stwierdziło, było można skasować, a wszystkie te pieniądze przenieść na działalność na Zachodzie. Mianowicie referat Wschód, mając ku temu możliwości, organizował placówki wywiadowcze w Paryżu, w Brukseli, czy też na terenie Bliskiego Wschodu, gdzie próbował podejść do urzędników miejscowych przedstawicieli, czy też przedstawicielstw handlowych, czy też dyplomatycznych sowieckich. Ale tutaj też znowu sytuacja była bardzo ciężka, bo nawet jak się udało kogoś wyłuskać, choćby w Paryżu, i urzędnik taki wybierał się do dentysty, po drodze mógł spotkać się z przedstawicielem
naszego wywiadu, to wybierał się do tego dentysty w asyście dwóch NKWD-istów. No i też nie było jak porozmawiać. To nie jest okres po 1945 roku, gdzie oni ten większy luz mieli. Największą agenturę, czy o największym znaczeniu, Niezbrzycki, czy też Referat Wschód, posiadał w Paryżu i w Brukseli. Mianowicie to była tak zwana agentura pielgrzyma, którą kierował odwieczny pracownik wszystkich możliwych wywiadów ówczesnych, a współpracownik polskiego wywiadu co najmniej od 10 lat, Wiktor Bohomolec. On był rodzinnie związany z Białą Rosją. Jak pamiętam, syn Anglika i Rosjanki, zaoferował swoje usługi wywiadowi polskiemu w 1930 roku, został przejęty od wywiadu brytyjskiego, francuskiego, rumuńskiego. Miał bardzo, bardzo dobre wejścia na jakichś urzędników sowieckich. On nigdy nie zdradził do końca, kto to jest. Zarabiał, więc nie zdradził. Wraga, czy też Niezbrzycki, uważał, że panuje nad całą sytuacją. Dopuszczał możliwość, że większość tych materiałów, które są inspirowane, ale przynajmniej jakiś trend będzie można tutaj złapać, wykryć, co Sowieci chcą przekazać światu. Jednego tylko nasz oficer, nasz kierownik Referatu Wschód nie dopuszczał do siebie, bo nigdzie nie znalazłem takiej myśli, przesłanki, zapiski, że Bohomolec jest odwiecznym sowieckim agentem, co wyszło rzeczywiście w latach ostatnich przez słynnego Lwa Sockowa, który napisał książkę o współpracy tutaj, czy o możliwościach pracy wywiadu sowieckiego na terenie Polski, ale później napisał książkę, która bez echa pozostała w Polsce, Operacja Tarantula. Mianowicie o działalności Bohomolca, który de facto w praktyce prowadził operację na nieco mniejszą skalę, ale taką trustową, gdzie ewidentnie się tutaj nasz wywiad na to złapał. W Paryżu oczywiście także próbowaliśmy skłonić urzędników ambasady, czy też przedstawicielstwa sowieckiego do przejścia na naszą stronę. Tutaj bardzo duża i zakrojona na szeroką skalę akcja pozyskania poprzez Paryż, przez agenturę tego właśnie Bohomolca, posła sowieckiego w Bukareszcie, która już praktycznie była dograna tak, że pan zaraz przyjdzie na stronę polską, wyciągając bardzo dużo papierów. Przy okazji zostanie skompromitowany Związek Sowiecki. Nagle pan wyjechał do Związku Sowieckiego w 1938 roku, awansował, włos mu z głowy nie spadł, więc prawdopodobnie od początku informował Moskwę, co jest mu tutaj proponowane ze strony wywiadu angielskiego. Myśmy nie występowali jako wywiad polski, gdyż Polska nigdy nie była dla uciekinierów ze wschodu krajem atrakcyjnym z dwóch powodów. Była za blisko Sowietów, więc łatwo tutaj było można takiego człowieka dorwać. A poza tym byliśmy państwem zbyt biednym, a jak się ucieka, to raczej trzeba na tym zarobić. Natomiast wywiad nasz dysponował bezpośrednim dojściem do dwóch najsłynniejszych uciekinierów z terenu sowieckiego, do Waltera Krywickiego, którego w Paryżu wielokrotnie nasz przedstawiciel, kierownik placówki wywiadowczej, rotmistrz Baliński, odpytywał na najróżniejsze tematy. Tutaj Francuzi zupełnie wykazali z tej zachowanej korespondencji, zupełnie wykazali niezainteresowanie tym, co Krywicki ma do powiedzenia. A drugi uciekinier, z którym osobiście spotkał się Niezbrzycki, włączony w tym czasie specjalnie, czy zakamuflowany do ekipy Beka, który wybierał się do Rzymu. Mianowicie to był urzędnik
ambasady w Bukareszcie Fiodor Butenko. Podczas tej rozmowy z Butenką Niezbrzycki miał zyskać dowody przeciwko, czy na potwierdzającą tezę wówczas już żywioną w MSZ-cie, czy w centrali oddziału drugiego, że żona polskiego posła w Bukareszcie jest sowiecką agentką. Tak przyjęło się w literaturze, tak wynika to z zachowanych szczątkowo dokumentów. Prawdopodobnie to było właśnie głównym powodem odwołania Mirosława Arciszewskiego z placówki w Bukareszcie, który po przyjeździe do Warszawy oczywiście otrzymał awans w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapewne obiecując Bekowi i Kobyliańskiemu, że będzie teraz na swoją żonę bardzo uważał. I tak to mniej więcej wyglądało. I to chyba te najważniejsze. Ale co z tym Bekiem i tym cytatem, o który pytałem? Czy przed wrześniem wiedzieliśmy, że nie mamy szans? Każdy wojskowy wiedział, że nie ma szans. Tylko MSZ-owcy, tak. MSZ-owcy tutaj... Znaczy Dominik pokazuje inaczej. Znaczy nie, no każdy wojskowy wiedział. Ładnie to powiedział Jaklicz, dostaniemy w D. I to powiedział wprost Stachiewiczowi i Rydzowi Śmigłemu. Znaczy analizując dysproporcje sił, ilość dywizji, nie. To w ogóle nawet nie było można myśleć o tym, że się przeciwstawimy w jakikolwiek sposób samodzielnie, czy stronie zachodniej, czy Sowietom. No ostatnio mówiłem, że najwięksi nasi specjaliści tutaj, największe nasze umysły operacyjne, czy do, z 1938-1939 roku, Kutrzeba, Pragłowski, Mosor, czy też nawet Rowecki piszą w swoich dziennikach czy ówczesnych dokumentach, że jeżeli sytuacja no źle pójdzie na tym froncie na zachodzie, no to po miesiącu będziemy się bili pod Warszawą, no po 3 miesiącach no to linia Narwi będzie pękać. No po 3 miesiącach, a na wschód każdy, kto spojrzał na dysproporcje, pokojowa organizacja armii sowieckiej to jest 110 do 120 dywizji. My po mobilizacji przeciwstawiamy 35. Jak Kopański, szef oddziału trzeciego operacyjnego sztabu głównego, opisuje jedną z gier operacyjnych przeprowadzonych gdzieś tam w 1938 roku, to z tego ODB i organizacji strony czerwonej wykreślono brygadę lotnictwa, gdyż sama jedna brygada lotnictwa rozbiłaby tutaj w ogóle założenia gry, no bo nie było szans. Myśmy nie mieli czegokolwiek tutaj, żeby przeciwstawić się Sowietom. No, rozbawił jeden z cytatów z korespondencji naszego oficera wywiadu w Stambule, czy też w Ankarze, który pisze w 1939 roku, no i pytam tego Turka, a ile Sowieci mają pułków artylerii ciężkiej? A rozmawia z szefem wywiadu tureckiego. No a w zasadzie co mnie to obchodzi? No jak to, co pana obchodzi? Pan nie wie, ile Sowieci mają? Turcja nie ma żadnego, no to co mnie to interesuje? No myśmy wiedzieli, ile mają Sowieci, nie mając tego pokrycia tutaj, żeby zatrzymać w ogóle ich w jakikolwiek sposób. To, że wojna się miała zacząć później, 40, 41, 42, że będziemy mieli umocnienia na Polesiu, zrobimy tam zalewy, dysproporcja tylko jeszcze bardziej się będzie powiększała z każdym rokiem na naszą niekorzyść. Czy na wschodzie, czy na zachodzie. No myśmy na zachodzie myśleli, że wojna, bo tak wszystko wskazywało na to, analizy i słynnego studium Niemcy, że wtedy i różne tutaj przesłanki wojskowe, dyplomatyczne, że Niemcy 41-42 rok osiągną maksimum tego, co mogą mieć w ręku. Więc my też na ten rok musimy być gotowi. No ale to my do tego 42 roku ile będziemy mieli? 3-4 dywizje więcej? Demograficznie nie damy rady. Po prostu. Niemców też już nie będzie więcej, no bo mają Austrię, mają Czechy, tutaj ciągną broń, mają uzbrojenie z ich zakładów przemysłowych, produkcja rozpędzona, ale to nadal jest tak
ogromna technologiczna przewaga, że nie damy rady w żaden sposób. Wraga podczas, znaczy Niezbrzycki podczas wojny pisze do Andersa bodajże w 1942, 1943 roku, że wtedy wiedzieliśmy, że pokojowo mają 120 dywizji. Rozwinięcie mobilizacyjne miało być 190 dywizji. Sowieci. To już stukali się w głowę. No, jak możliwe to jest? A on pisze, ale w 1943 roku Sowieci mają 600 dywizji. Przecież jak ja bym powiedział w 1939, że takie są możliwości demograficzne tego państwa, no bo takie były, by mnie do tworek wyprowadzili natychmiast. Nie byliśmy w stanie w ogóle nawet spróbować tego ogarnąć w jakikolwiek sposób. Demograficznie przede wszystkim, już nie mówię technologicznie, przemysłem ciężkim, nasyceniem czegokolwiek. Po naszej stronie, no, kto mógł więcej się opowiedzieć? Nadbałtyka, 4 dywizje. Finowie zupełnie inne uwarunkowanie, inna granica, inne wszystko, wąska, inne możliwości. W Rumunii w 1939 roku zwolnieni natychmiast ze wszystkiego, niech tylko dadzą nam przejechać. Zresztą na Rumunów nigdy żeśmy nie, de facto nie liczyli. To sytuacja była beznadziejna. No, niestety ja coraz częściej ku swojemu też zdziwieniu dochodzę do wniosku, że polityka równowagi tutaj absolutnie się nie sprawdziła. Z tego względu musieliśmy wybrać kogoś, do kogoś się przytulić, inaczej nas zmiotą, co niestety w 1939 roku zostało, no, to 1939 rok wykazał dobitnie. Znaczy także w 1939 roku przecież ani Beck, ani ktokolwiek w MSZ-cie nie dopuszczał takiej sytuacji, że Sowieci niby wejdą do wojny, ale do wojny nie wejdą, no bo weszli, nie weszli. Mocarstwa zachodnie sprzymierzone nie ruszą się. To też sytuacja, to też tutaj nasz wywiad. Nasz wywiad, tu akurat uważam, że nasz wywiad nie dostarczył najważniejszych informacji na temat możliwości francuskich i angielskich. To w ogóle odrębne spotkanie można by poświęcić temu, jak zachowali się nasi sojusznicy w 1939 roku, jakie były ich możliwości, znaczy jakie były nasze oczekiwania, jakie były ich możliwości. Tu się cały czas mówi o zdradzie Zachodu, że tam stało 110 dywizji. Nieprawda, to wybitny specjalista, największy od tej domniemanej zdrady Zachodu, Wojciech Mazur z Krakowa, który cały czas ten temat eksploatuje, pisze, jeździ po archiwach zachodnich. No, ostatnio podał, no, 8 września 36 dywizji francuskich jest przygotowanych. Nie 110, 36. No tak, czołgi na tylko mają... tak, czołgi, tylko bieg wsteczny, więc... W 21 roku ze względów finansowych żeśmy zrezygnowali z prowadzenia agentury wśród polityków francuskich. Nie mieliśmy tej możliwości. W 23 roku także straciliśmy możliwość pracy, czy straciliśmy możliwość utworzenia wywiadu cywilnego. Takiego wywiadu, takiego oddziału zagranicznego, którym dysponował tutaj akurat w Sowietach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy też u nas to był oddział informacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 23 roku jest kryzys, nie ma pieniędzy, rozwiązujemy tą służbę informacyjną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no i nie ma tej jednej gałęzi, przejmuje to wywiad. Wydaje mi się, że właśnie ten oddział informacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych mógł zagospodarowywać emerytowanych, czy też przechodzących do w stan spoczynku oficerów po wielu, wielu latach pracy w wywiadzie. Te umysły jednak przepadały, bo niewielu z nich kontraktowano później w centrali oddziału drugiego. Szli na emeryturę, zajmowali się już swoimi sprawami. To jednak tutaj, tutaj takiego trestu mózgów zupełnie zabrakło. Ta wiedza była niespożytkowana. Natomiast może się jeszcze odwołam, bo to mi ciągle po głowie chodzi. 10 lat temu napisałem tak... Taki był pomocnik historyczny, wydany przez politykę, pomocnik historyczny dotyczący
1939 roku. Ja napisałem o wywiadzie, taki akapit napisałem o słynnym laboratorium, które zresztą ostatnio, jako że mam już zupełnie inną tutaj inne spojrzenie na te laboratorium, więc ostatnio mi to wyciągnięto, jak to tutaj, że pisałem, że to tak ważna komórka ewidencyjna została rozwinięta, znaczy rozbita przez rydza, nie było tutaj żadnej koordynacji. No tak wtedy pisałem za mądrymi tego świata, którzy podejmowali ten temat. I w ciągu 10 lat udało się odnaleźć bardzo, bardzo dużo tych opracowań laboratorium. No poza 36 rokiem, nie, poza 37 rokiem, poza 39 na odcinku sowieckim, no to w zasadzie są komplety. Znaczy, laboratorium to był inspektorat armii utworzony przez Piłsudskiego w 1934 roku, który na czele tego inspektoratu stał generał dywizji Kazimierz Fabrycy. Przydzielony tam był i Milewski, i Glabisz, i Pstrokoński. Znaczy, miała to być taka komórka, która będzie grupowała generałów do prac, inspektorów armii, ministra spraw zagranicznych, szefa oddziału drugiego, ważnych oficerów, szefa wydziału wschodniego, szefa wydziału zachodniego MSZ-u. Będą odbywały się tutaj raz na miesiąc, raz na kwartał odprawy. Każdy będzie przedstawiał jakiś referat na zadany temat, oczywiście w grupach podzielanych wschód, zachód oraz właśnie ważne interna francuskie. Gdyż to nasz najważniejszy aliant na Zachodzie. Dzisiaj udało mi się, znaczy mam te raporty. Uważam, większość prac tej komórki, tego laboratorium za straszną dezinformację, jak to się dzisiaj czyta. Mianowicie większość oficerów najwyższego stopnia, nie dość, że nie miała czasu, no bo nie zwolniono ich z żadnych innych prac tutaj podległych im komórek inspektorskich, planistycznych, to wiedzę swoją czerpała z ogólnie dostępnych opracowań oddziału drugiego, znaczy im dostępnych, prasy, jakichś przemyśleń. Nie mieli czasu, nie myśleli, po prostu czasem streszczali te komunikaty, poglądy mieli wręcz ekscentryczne. Tutaj ja się dzisiaj najbardziej śmieję z tego, jak oni ciągle piszą. Sowieci zaangażowani są na wschodzie, w Mandżurii, tamta Japonia ich trzyma tak za łeb, że w ogóle oni tutaj na zachód nie pójdą. Ktokolwiek przy zdrowych zmysłach by wówczas popatrzył, że Japonia ma 17 dywizji. 17. Myśmy mieli więcej. I Japonia jest gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. Owszem, 38 rok to Hauhin Go, kiedy Sowieci tam dostają, no ale dostaje ile tam? 4 dywizje, 5? To wszystko. W sierpniu Muszę Państwu teraz tylko takie didaskalia dodać. Dominik Smyrgała cały czas pisze, a więc zaraz będzie pewnie i polemika. A ja patrzę, jak z biegiem wypowiedzi Łukasza Ulatowskiego państwa miny stają się coraz bardziej smutne. Ja bym się nie smucił. Ale ja usypiam? Nie, tylko te informacje, które płyną, no nie są wesołe. Tylko tutaj konfrontujemy się z naszym chciejstwem i pewnymi mitami i realiami, które rzeczywiście, bo inaczej się nie dało, istniały wtedy. Ja dodam jeszcze tylko, jeżeli już mogę, że słucham tego w takim jakimś kontrapunkcie do tego, co przeżyłem niedawno, kilka dni temu, bowiem byłem na Festiwalu Historii Alternatywnej, który zorganizowano w Zabrzu na poziomie minus 320 metrów w kopalni Guido i tam Andrzej Pilipiuk, świetny pisarz, wystąpił z taką koncepcją, że historia mogła pobiec alternatywnie. Polacy wyprodukowaliby bombę atomową, Werner Heisenberg przeszedłby na stronę polską i zbombardowalibyśmy Berlin. No i tak taka opowieść Andrzeja Pilipiuka tam się snuła i zastanawialiśmy się, znaczy ja mniej, bo no trochę jestem sceptyczny, ale cała reszta zastanawiała się nad tym, czy można było wygrać we wrześniu. No,
Jak Państwo słyszycie, jak można było wygrać. Przepraszam, bo przerwałem. Tak, proszę. Znaczy to do nas jeszcze wrócę do tej Japonii, no to do nas do września 39 nie dotarło to, że w sierpniu Japończycy rzeczywiście dostali takiego łupnia od Sowietów wreszcie. Dostali takiego łupnia, że stwierdzili, że nie będą szli na północ, tylko jednak całą ekspansję skierują na południe. No więc to do Warszawy nie dotarło. Co tam Japonia? Te 17 dywizji Kido Butai mogło przedefilować przed wybrzeżem, zbombardować Władywostok i to wszystko. No myśmy się tej Japonii trzymali. Znaczy jeszcze jedna ważna rzecz, ocena armii sowieckiej budowana tutaj w sztabie. Uważano, że armia sowiecka nie nadaje się do ekspansji, do pójścia na zachód w żaden sposób. Że jest to zdruzgotana po czystce czy po czystkach siła zbrojna. No ale ciągle podkreślam, te 110-120 dywizji, to jednak nawet jeżeli pójdą z kijami, to nas zagrzebią. Ostatnio, a to jeszcze ciekawostka, odwołam się do tych 110-120 dywizji, to jest liczba, którą przytacza w relacji major Antoni Szczerborawicz, kierownik referatu ODB i dyslokacji referatu Rosja. On nie uczestniczył w tej konferencji, znaczy ta liczba została podana na konferencji ewidencyjnej w lipcu 1939 roku, na konferencji, którą żeśmy odbyli w Helsinkach. A on nie uczestniczył w tej konferencji, nie wiem, czy widział protokół gdzieś tam się zachował. Udało mi się go odnaleźć, podał tą liczbę, tam jest precyzyjna i ostatnio wpadły w moje ręce niemieckie materiały z sierpnia 1939 roku. To jest dokładna kalka tego, co myśmy mieli, ale to jeszcze jest przed wybuchem wojny światowej. No więc nasi tak tutaj rozmówcy prawdopodobnie, znaczy w 100% ja jednak zakładam, bo oni bardzo tutaj było bliskie połączenie pomiędzy Helsinkami a Berlinem, całość tego materiału otrzymanego przekazali do Berlina, bo to po prostu jest aż niemożliwe, żeby nawet Niemcy skopiowali nasze błędy. No myśmy się też tam oczywiście mylili. W niemieckich opracowaniach z końca sierpnia 39 na temat Armii Czerwonej są te same liczby. Jedna także wychodzi przy okazji ciekawostka materiałów naszych materiałów, naszego wywiadu nadal trzeba szukać w archiwach niemieckich. Tych opracowań, o których wiemy, że były, których nie ma ani u nas, ani w Moskwie, a które stanowiły na pewno, bo o tym Franz Halder i wielu, wielu innych niemieckich oficerów wspomina, polskich materiałów, polskiego wywiadu, które stanowiły także uzupełnienie ich prac analitycznych czy przygotowawczych do wojny z Sowietami, nie ma, na pewno zostały wyłączone z tych zbiorów przyjętych tutaj w Warszawie i łączone do ich dokumentacji. Mianowicie w tym czasie, kiedy w referat Niemcy przygotowywał studium Niemcy, które jest zachowane w Wojskowym Biurze Historycznym, w całości z załącznikami, które nadaje się do druku od razu, bo to jest kapitalny materiał, który oczywiście nie nazywa się Studium Niemcy. To niemieckie możliwości mobilizacyjne, bardzo długi tytuł. Ja to za Steblikiem nawet w swojej książce specjalnie podkreślam, że nazywam to Studium Niemcy, żeby uhonorować Steblika, czyli jednego z oficerów, który to przygotowywał. Więc w tym samym czasie podobne opracowanie powstało dla Sowietów. No, tylko są okładki, z których pewnie Niemcy wyjęli i z tego korzystali. I tak wielokrotnie takie pojedyncze dokumenty są wetknięte w akta oddziału drugiego. Tak jak wczoraj, no, ja tutaj nie podjąłem się wystąpić wczoraj tutaj na spotkaniu, gdzie omawiano stan zachowania dokumentów Einsatzkommando różnych dotyczących Polski. Czy spraw polskich, mianowicie w dokumentach oddziału drugiego są powtykane te różne z października 1939 roku dokumenty właśnie te zaginione, których nie ma w żadnym archiwum, czy w Polsce, czy w Niemczech. To w ogóle pod tym kątem osoby zajmujące się sprawami SD, Gestapo,
czy też wykorzystaniem tej bazy naszej przez Niemców. W ogóle nie podjęto tego rodzaju badań, jak Niemcy wykorzystali nasze dokumenty. Jak wiem, gdzieś w Niemczech znajduje się księga wypożyczeń z archiwum w Gdańsku przez berlińskie SD. Ja jej nie widziałem, wiem, że jest. I te dokumenty z pewnością nie wróciły. Teraz dobrze, pora na małą replikę ze strony Dominika Smyrgały, ale ja dorzucę jeszcze, żeby tą naszą dyskusję na bardziej spiskowy tor wrzucić. Pytanie o to, jaką rolę w sukcesie, w niewątpliwym sukcesie kampanii wrześniowej, niemieckim sukcesie, odegrała informatyka ówczesna, czyli wynalazki firmy IBM, które były rozprowadzane przez firmę Dachomag, niemiecką firmę, i którą technologię Polska kupiła, nie wiedząc o tym, że no, pewne dane źródłowe i tak będą w Niemczech. I czy tą drogą także nie trafiły wszelkie możliwe informacje, które były potrzebne do kampanii? Bo przecież kampania zakończyła się sukcesem większym niż planowali autorzy. Się zebrało trochę. Dobrze, zacznę od tym. Czy ona, zacznę od ostatniego. Czy zakończyła się większym sukcesem niż planowali? Nie do końca. To znaczy, proszę? Mogę? Dobra. Chociaż może z drugiej strony jednak tak. Ale znaczy w ogóle pierwszy punkt, jaki sobie zrobiłem listeczek, który chcę odpowiedzieć. I w zasadzie nie chciałbym, znaczy gdybym powiedział, że zakończyłem, znaczy no, byłem o krok od zaprzeczenia sobie samemu w pewien sposób. Zacznę od alegorii, którą przygotowałem sobie jako pierwszą myśl, którą chciałem tutaj opowiedzieć. W momencie, kiedy Łukasz zaczął mówić o tym, że jak bardzo źle było i że w zasadzie niewiele by się zmieniło. To jest taka alegoria, którą sobie jakiś czas temu przyjąłem jako takie porównanie do tego typu sytuacji i ona pochodzi z gry w brydża. Mianowicie, jak się gra w brydża sportowego, znaczy jak się gra w brydża takiego towarzyskiego, normalnie niesportowego, to tam wiadomo, że są jakieś kontrakty, nie kontrakty, można ugrać, nie ugrać, mieć nadwyżki albo ich nie mieć, kontra i tak dalej. W brydżu sportowym jest to samo, ale liczą się jeszcze, zwłaszcza przy grze na tak zwane maksy, czyli na wynik maksymalny, liczą się proporcje zwycięstwa bądź proporcje porażki. Mówiąc krótko, w brydżu towarzyskim można wylicytować kontrakt, dajmy na to 5 kara, przegrać go bez 4 i jest straszna w zapisie, potem wydaje się, że to jest porażka, ale w brydżu sportowym, jak się porówna ze sobą 50 par grających, okazuje się, że to 5 karo bez 4 lew wziętych jest w zasadzie optymalnym kontraktem, bo dzięki temu nikt inny nie ugrał jakiegoś dużego kontraktu i ta straszna porażka teoretycznie jest relatywnym zwycięstwem. Moim zdaniem wrzesień nie był relatywnym zwycięstwem, tylko był straszną porażką. Znaczy można, to, że to przegramy, nie było żadnej możliwości. Karty były tak rozgrane, że było 5 karo bez 4, tak, najmniej na to, albo coś takiego, pewnie z rekontrą jeszcze. Ale ten, no z rekontrą może nie, ale ten. Ale problem polega na tym, że jakby się przegrało bez 4, to byłoby pół biedy, ale my przegraliśmy bez 8 na przykład, tak, lew, w sensie, tak, trochę karciana, przydługa może anegdota, ale tak. Znaczy to, że przegramy, to było pewne, jest kwestia skali porażki. Wracając do tego, co powiedział pan redaktor, Niemcy ponieśli straty w sprzęcie takie, których się nie spodziewali, że w Polsce poniosą. To nie ma żadnej wątpliwości, zwłaszcza w sprzęcie pancernym. Tu te straty były dużo większe, niż oni się spodziewali. W lotniczym też pewne, ale nie aż tak dotkliwe. Ale też stan dróg do tego się przyczynił. No tak, to oczywiście też. Natomiast i tu jeszcze przy okazji Andrzeja Pilipiuka. Generalnie bardzo fajne książki pisze, ale w kwestii tego, czy można było wygrać, nie można było. No. Być może trzeba się z tym pogodzić, że po prostu można było lepiej przegrać. Można było zdecydowanie lepiej przegrać. Zaraz tutaj rozwinę dalej, bo też będę chciał parę innych rzeczy powiedzieć, do których, jak czuję, pan redaktor chciał w jakiś sposób nawiązać. Można było zdecydowanie lepiej przegrać, ale czy wyjściem z sytuacji był sojusz z Hitlerem? No, nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? Bo to przecież o to głównie się ostatnio dyskusja toczy. Ja przez parę lat się skłaniałem ku myśleniu, że byłoby to mniejsze zło.
bo tak strasznej klęski, jak ponieśliśmy, zwłaszcza w konsekwencji, w kontekście całej II wojny światowej, to trudno sobie wyobrazić, że można byłoby ponieść większą. Ale z czasem zmieniłem zdanie i zaraz powiem, z czego ta moja zmiana zdania wynika. Przy czym od razu powiem, że moje zdanie na temat poszczególnych różnych epizodów II wojny światowej pozostaje z grubsza bez zmian, ale może nie będę wchodził na temat powstania, bo zaraz znowu będzie dryf i awantura. Dlaczego zacznijmy? Pierwsze pytanie brzmi takie. Pierwsze pytanie, które sobie trzeba zadać, jak próbujemy ocenić nasze zaangażowanie w II wojnę światową, to jest pytanie, o co tak naprawdę była II wojna światowa. I mi się wydaje, to nie ukrywam, pod wpływem lektur ostatnich, zwłaszcza jak przy pisaniu mojej ostatniej książki, że w dużej mierze zaangażowanie polskie w II wojnę światową było tak naprawdę wojną o określenie przynależności cywilizacyjnej. To znaczy, my byliśmy państwem, które miało 123 lata niepodległości wymazane, akurat w czasie, kiedy kształtowały się tożsamości narodowe. Gdyby XIX wiek nie był wiekiem odrodzenia narodowego, gdyby nie wykształciły się bardzo te silne tożsamości i sama idea państwa narodowego, to czy jest Polska, czy nie ma Polski, nie miałoby większego znaczenia. No bo tu jest jakieś państwo, jakaś dynastia, rządzą tacy, owacy i tak dalej, raz są, raz ich nie ma, Sabaudia, Aragonia byli, nie ma, Kastylia byli, nie ma, jaki problem. O, są znowu. Dobra, zdarza się. Ale w XIX wieku wydarzyło się coś absolutnie niesamowitego. To znaczy wytworzyły się nowoczesne tożsamości narodowe i zaczęła się pojawiać jako element tych tożsamości narodowych kwestia samoświadomości historycznej swojej własnej, świadomości historycznej innych narodów i percepcji tego i tego, jak my siebie widzimy, jak nas widzą inni. No i problem polega na tym, że w tym kluczowym momencie nas nie było. Dlatego my w latach 20. jesteśmy państwem wszystkich bardzo irytującym. Niemców, bo w ogóle jesteśmy, zabraliśmy najbogatszą rolniczą prowincję i znaczącą część najbardziej bogatej przemysłowej prowincji, czyli Wielkopolskę i Śląsk. Sowietów z definicji, zwłaszcza za Warszawę i podważenie ideologicznych podstaw ich systemu, o czym już chyba tutaj mówiłem ze dwa razy, to znaczy Bitwa Warszawska jest tak bolesna dla Sowietów nie tylko dlatego, że militarnie polegli, tylko dlatego, że zakłamanie idei komunistycznej wychodziło w pełnej okazałości już u jej zarania. Dlatego, że nieśli wolność chłopom i robotnikom, zwalczając ociskające ich takie zagadnienia jak religia, kontrola nad środkami produkcji, przynależność klasowa, narodowa i tak dalej, a ci sami chłopi i robotnicy stwierdzili, o nie, my was tu nie chcemy. Dla nas ważniejsze jest to, żeby była flaga biało-czerwona, biały orzeł i móc pójść do kościoła. To jest jedna z przyczyn, dla których z czasem dojdzie do ogromnego konfliktu w Sowietach, który najczęściej wyraża się tym takim popularnym stwierdzeniem konfliktu rewolucji w jednym kraju i rewolucji permanentnej, czyli konfliktu Stalina z Trockim, który za życia wygrał Stalin, ale pośmiertnie zmiłował Trocki. Już tam nie będę może wchodził w historię Sowietów, ale generalnie to tak jest. Znaczy koncepcja budowy socjalizmu w jednym państwie, polegająca z grubsza na tym, że najpierw będzie jedno państwo, a potem będzie komunizm, bo to taka była kolejność rozumienia, co oznaczało z miejsca po prostu militarny podbój świata. W II wojnie światowej de facto Sowietom nie wyszedł. Zrealizowali tylko część swoich planów i to ogromnym kosztem, no, ale to jest temat na inną rozmowę. A dlaczego mówię o tym, że to była wojna o przynależność cywilizacyjną? Bo my się pojawiamy dla zachodnich społeczeństw, jak Filip z Konopi. Okej, Francuzi coś tam o nas wiedzą, bo wojny napoleońskie, tak? W zasadzie jesteśmy tanim substytutem Rosji, no bo Rosja to teraz Sowiety, więc nie mogą być w koncercie mocarstw, ale w sumie to fajnie byłoby, jakby byli, żeby było tak, jak było w XIX wieku, no to taki tani substytut to będzie Polska. Ale dla Wielkiej Brytanii czy dla innych to już w ogóle takie wyobrażenie, no jest, są tacy, coś tam, nie wiadomo skąd się wzięli, zdradzają straszne pretensje do wszystkich. I mało tego, jeszcze się ze wszystkimi dookoła tłuką i w pierwszej fazie nawet skutecznie, tak? Bo trzy powstania śląskie, powstanie wielkopolskie, wojna z Sowietami, zajęcie Wilna i tak dalej. No generalnie jest z nimi problem. Więc dla nas tak naprawdę też kwestia tego, po której my stronie w tamtej wojnie byśmy wystąpili, to byłoby trochę też kwestia znalezienia się i takie rozumienie niektórym przyświecało, to była kwestia tego, w której my części Europy jesteśmy i trochę kwestia udowodnienia.
pewnych rzeczy, bo to, że my mamy świadomość tego, że mamy 1000 lat historii, że tworzyliśmy, no nazwijmy rzeczy po imieniu, imperium w Europie Środkowo-Wschodniej z dużymi osiągnięciami kulturalnymi, nawet gospodarczymi niektórymi, militarnymi to nikogo nie trzeba przekonywać i tak dalej, to jest nasza wiedza i nasz element wyobrażenia. I mamy pretensje, powiedzmy, jakieś wynikające z tego i z tej przynależności do cywilizacji europejskiej, ale to wcale nie było oczywiste w tamtych czasach. Dzisiaj nie jest. Dzisiaj nie jest oczywiste, co to jest Europa Środkowo-Wschodnia, Polska i tak dalej. Wystarczy dłużej na Zachodzie trochę pomieszkać. I tak jest lepiej niż wtedy, ale to dalej jest poniżej tego, co my byśmy chcieli, żeby oni o nas wszyscy myśleli. To jest taka pierwsza uwaga. Będzie ich jeszcze parę, bo potem jakieś krótkie podsumowanie zrobię tego wszystkiego. Druga rzecz jest taka, to jest coś, co kiedyś profesor Wieczorkiewicz, jak jeszcze żył, rozmawiałem z nim o tym kiedyś, powiedział i też powiedział to parę razy w wywiadach, że on nie wyklucza, że w rzeczywistości kiedyś w historii historycy nie będą mówili pierwsza, druga wojna światowa, tylko będą mówili jeden wielki konflikt z jakąś tam krótką przerwą, tak? Na 14-45. No bo jakby się dobrze zastanowić, to tak naprawdę druga wojna światowa jest dogrywką po pierwszej. Bo oczywiście my mówimy, że tam mówienie o bękarcie wersalskim i że to jest bardzo obraźliwe dla nas, ale w optyce tych, którzy na nas napadli, tak właśnie było. To była kwestia wyprostowania porządku, który co najmniej dwa państwa głęboko niezadowolone zastały, bądź zostały zmuszone do zaakceptowania po wojnie światowej pierwszej. Czyli Niemcy bez Śląska, Wielkopolski, bez Lotaryngii, z Nadrenią zdemilitaryzowaną i tak dalej, jeszcze z mitem ciosów w plecy, bo przecież jesteśmy głęboko na terytorium wroga. Sowieci ze swoją doktryną rewolucyjną, którą chcieli wprowadzić i się nie udało. Do tego jeszcze należy dodać mój ulubiony element humorystyczny z tego, czyli Lenina jako, humorystyczny to jest w cudzysłowie, to jest humor wisielczy, czyli Lenin jako produkt niemieckiego wywiadu, to znaczy wysłany tam po to, żeby wyłączyć Rosję z wojny, z czego się idealnie wywiązał podpisując pokój brzeski, zrealizował zadanie. Znaleźli sobie rewolucjonistę, przewieźli go ze Szwajcarii przez terytoria niemieckie i okupowane do Rosji, wyposażyli w odpowiednią ilość złota i zrób tak, żeby Rosja się wycofała z wojny. I tak właśnie zrobił. No a że potem konsekwencje długosiężne były dużo gorsze i sięgają do dziś, to jest osobna kwestia już zupełnie w tym momencie. Więc to a propos tego, że to była jednak dogrywka po tamtej wojnie i w moim przekonaniu ona była nie do uniknięcia. Już na razie może ideologiczne elementy Mein Kampf sobie podaruję, ale może będzie jeszcze dziś okazja to wspomnieć. I teraz tak, co do tej przewagi, no tak, ona była miażdżąca. Powtarzam, bo było nie do wygrania, można było lepiej przegrać, tak? To znaczy, mogło być tak, że relatywnie ta porażka byłaby jakimś tam relatywnym zwycięstwem. Co przez to rozumiem? No gdyby na przykład udało się, tak jak w planie było, utrzymać 2-3 miesiące na linii Wisła-Narew, tak? Żeby im się skończyło paliwa, amunicja, popadał deszcz, zaczęły się roztopy, bo raz, że wtedy Stalin raczej drgnęłaby mu rękę przed wejściem do Polski, bo on wchodził już na gotowe, a dwa, że byłaby zupełnie inna pozycja negocjacyjna i zupełnie inaczej wyglądałaby wojna 40 roku i Niemcy może by nie zaczęli od razu Piaśnicy i tego, co robili w Wielkopolsce, tam w kraju Warty, tak, Wartengau i tak dalej, bo by się bali, że kurczę, jednak nie wygraliśmy tak do końca, to może nie mordujmy od razu tych 400 tysięcy Kaszubów i Pomorzan, których mamy na listach proskrypcyjnych i Wielkopolan i tak dalej. No już pomijam, że tu wiosną 40 roku byłoby do Francji źle. Po prostu, no tak, wyglądałoby to inaczej. Wojna pewnie byłaby przegrana, pewnie jeszcze jesienią 39 roku albo zimą, ale byłoby zupełnie inaczej. Więc tak na pewno można było zrobić, bo ta przewaga była miażdżąca. Co do gotowości aliantów, to co Łukasz powiedział, tej gotowości nie było zupełnie. Większość polityki brytyjskiej z tamtego okresu to jest polityka obliczona na przedłużenie momentu, w którym Wielka Brytania wchodzi do wojny. Tu też trzeba znać troszkę historię prac planistycznych Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy w tamtym okresie, szczerze mówiąc nie wiem jak jest teraz, co 6 lat robili sobie taki przegląd. Grozi nam wybuch wojny przez najbliższe 6 lat czy nie? I taki przegląd w 30 roku mówił nie, a w 36 mówił tak. No z tej banalnej przyczyny, że się pojawił Hitler. Czy jesteśmy gotowi? Nie. Była kwestia kupowania czasu. Stąd bardzo im zależało na tym, żeby Hitler uderzył na wschód, czyli do nas. Stąd koncepcja Churchilla setting Europe ablaze, czyli podpalenia Europy, po to, żeby Niemcom jak najbardziej zajęć, jak najwięcej zajęć na kontynencie znaleźć. To jest to, co SOE robiło, tak? Czyli tam Zarząd Operacji Specjalnych.
i tak dalej, to dlaczego kierują agresję przeciw Jugosławii i Bałkanom w 1941 roku? To jest wszystko kupowanie czasu. Dlatego na przełomie 1939-1940 roku wchodzą z obecnością do Norwegii. Po co? Żeby najpierw skierować agresję niemiecką w tamtą stronę. To jest, szczerze mówiąc, z perspektywy brytyjskiej gra bardzo racjonalna. Kupowanie czasu. My się na to gniewamy i obrażamy, że o, wystawili nas, zdradzili naszym kosztem Hitlera, rozpraszali, żeby uniknąć inwazji. A pomyślmy inaczej, a jakby świat i Europa wyglądał, jakby Hitlerowi się udało skutecznie dokonać inwazji Wielkiej Brytanii? Jakby nie było tego gigantycznego lotniskowca przy brzegu Europy i bazy desantowej. To a propos historii alternatywnych różnych, tak? Podsumowanie krótkie, gotowości aliantów w 1939 roku nie było żadnej. We Francji, poza tym, że nie było tej mobilizacji, to jest jeszcze jedna kwestia, gotowość mentalna. To mi uświadomił mój przyjaciel, który przez wiele lat we Francji mieszkał na emigracji, jako emigrant polityczny. I on powiedział taką rzecz. Słuchaj, żeby zrozumieć francuską mentalność w roku 1939, to sobie musisz zdać sprawę z tego, że z 5 kolejnych roczników szkoły oficerskiej w Saint-Cyr przeżyło chyba 2 oficerów, z tych, którzy byli przed wojną. Że były całe wsie, gdzie nie wrócił żaden mężczyzna. Że poza tym 1,5 milionem zabitych były 4,5 miliona inwalidów i niepełnosprawnych. Że była fala alkoholizmu, samobójstw i innych rzeczy. Jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda pierwsza wojna światowa w percepcji francuskiej, ale nie tej mitologicznej, tylko prawdziwej, kapitalny film z Audrey Tautou, Bardzo długie zaręczyny. Zresztą reżyser miał przechlapane we Francji za ten film, a to jest jeden z lepszych filmów wojennych, jakie widziałem. Bardzo polecam, Bardzo długie zaręczyny. To wszystko bardzo dobrze pokazuje. Stąd też, jak się weźmie te wszystkie czynniki, pojawiła się taka koncepcja, a przepraszam, jeszcze jest jeden czynnik, to jest to, w jaki sposób Hitler buduje swoją potęgę i ekspanduje. Bo mówię, na te czynniki, powiedzmy w Europie Zachodniej, żeby tę agresję najpierw skierować na wschód, nakłada się to, że my musimy trochę udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem, a z drugiej strony, próbując udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem, podejmujemy taką decyzję, że my będziemy pierwszymi, którzy się Hitlerowi postawią. I to założenie nie jest takie głupie tak naprawdę. Dlaczego? Tylko zostało źle wykonane, to jest inna kwestia. Mówię, bo to było wiadomo, że przegramy, tak? Tylko można było trochę lepiej, mniej boleśnie to przegrać. Dlaczego jest taka koncepcja? Jak zobaczymy, to chciałbym, żeby to Państwo zrozumieli. Hitler dochodzi do władzy w roku 1933. Proszę sobie pomyśleć 6 lat od teraz, tak? 2012 rok, 13 już nawet, nie 12. To nie jest dużo czasu. Wydarzyło się wiele rzeczy, rząd się zmienił i tak dalej, ale to nie jest dużo czasu. Czy Polska wykonała w tym roku, w tym czasie taki skok, który spowodowałby, że stałaby się militarną superpotęgą w regionie zdolną najeżdżać sąsiadów i ich podbijać w krótkim czasie? Oczywiście nie. Trzeba pamiętać, że nazistowska rewolucja poza przemieleniem mózgów Niemców następuje w tempie zabójczym i z punktu widzenia socjologiczno-psychologicznego, bo zajmuje to 6 lat, i z punktu widzenia militarnego. Ale tu jest kruczek i rzecz, o której trzeba pamiętać, bo taka małym drukiem, ale która ma kluczowe znaczenie. W tym czasie Hitler odnosi cały szereg zwycięstw bez jednego wystrzału. Zaczęło się od Nadrenii, gdzie to był moment, gdzie we wspomnieniach jest zapisane, że on drżał, bo wiedział, że wtedy alianci jakby odpowiedzieli, to byłby koniec jego po tych 3 latach, ale nie odpowiedzieli. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Próbujemy dalej. Po Nadrenii, no mamy chwilę przerwy powiedzmy, zaczyna się Austria, 0 reakcji. Czechosłowacja po raz pierwszy, reakcja taka, że w zasadzie siadamy do stołu i dogadujemy się, co ci oddamy. No i potem się zaczyna, Kłajpeda, Czechosłowacja druga i tak dalej. Ani jednego wystrzału. Wszystko jest prowadzone, używając współczesnego terminologii, metodą, nie lubię tego, walki hybrydowej, ale tak naprawdę jest to oparta na dobrej znajomości psychologii przeciwnika i przy dobrym rozpracowaniu wywiadowczym niemieckim też jest to wszystko tak naprawdę operacja informacyjna. A my stwierdzamy, że będziemy pierwsi, którzy temu nie damy i się postawimy. Miało to pewien sens, tak? To znaczy była świadomość, że jak my się teraz poddamy z Gdańskiem, z korytarzem, to już koniec, nas nie ma, jesteśmy odcięci od handlu morskiego, już zostajemy takim wasalem Niemiec, już jesteśmy przegrani, już jest koniec. Może wykrwawi nasze dywizje na wschodzie, może na zachodzie przeciwko Francji, jest koniec. Więc tutaj pewnej
pewnej racjonalności nie jest to myślenie pozbawione. Jest, na to się nakłada jeszcze jeden element, to jest bardzo ważne, co Łukasz powiedział o tym 1941-1942 roku. Dlaczego Hitler zaczął w 1939? Hitler zaczął wojnę niegotowy. Ale dlaczego zaczął? Żeby to zrozumieć, trzeba troszeczkę znać historię gospodarczą III Rzeszy, właśnie tego sukcesu tak szybkiego, który ma jednak, jak powiedziałem, jest w tym haczyk i jest w tym bardzo taki, no coś z drobnym dukiem, co trzeba zrozumieć i sobie uświadomić. To jest tak naprawdę wszystko zaczyna się od rozmowy, którą w grudniu 1937 roku odbywa z Hitlerem Hjalmar Schacht, minister finansów czy gospodarki, już nie pamiętam, chyba finansów Rzeszy. Schacht jest autorem planu gospodarczego, który pozwala na zwiększenie produkcji przemysłowej, tych wszystkich erzaców pozwalających na poprawę sytuacji społecznej w Niemczech oraz przede wszystkim oczywiście, no, tak jak powiedziałem, zbrojeniowej. Ale na czym on jest oparty? On jest oparty na wekslach. Nawet nie na drukowaniu pieniędzy i na pożyczkach, na wekslach. Trzecia Rzesza po prostu wystawia weksle przemysłowi. I termin płatności tych weksli przypada mniej więcej na 1939-1940 rok. I pod koniec 1937 Schacht, który de facto pchnął, inaczej, najpierw stworzył potwora, potem się zorientował, co stworzył, chciał to zatrzymać, ale w efekcie pchnął go do działania. Schacht mówi, że to się skończy wojną, a w ogóle to się skończy bankructwem albo hiperinflacją w 1939 bądź 1940 roku, bo jak przyjdzie do spłacenia tych weksli, to albo A, nie mamy z czego tego spłacić, albo B, musimy nadrukować pieniędzy, żeby to spłacić, a Niemcy pamiętali bardzo dobrze, czym jest hiperinflacja rok 23, pamiętali, czym jest kryzys rok 29, o nie, Hitler, ten, który Niemcy z kryzysu wyciągnął na kredyt, na kroplówkę, nie może sobie na to pozwolić. Stąd wojna wcześniej niż planował. A dlaczego? No bo jak jest wojna, to są łupy, bo można spłacić przemysł. W naturze, surowcami, darmową siłą roboczą, przejmowaniem przemysłu itd., itd. Więc tutaj też ten czynnik trzeba brać pod uwagę. Ta wojna moim zdaniem w 1939 roku by wybuchła tak czy inaczej. Nie znaczy, no, ewentualnie byśmy się dali ograbić za nic, tak, bez walki. I tak to by było. Więc być może to po prostu była w dużej mierze bardzo, bardzo ogromna tragedia. Tu sobie parę rzeczy już odpuszczę, żeby za dużo nie gadać. Z tą Japonią to jest pełna słuszność. To, że Japonia właśnie po Hauk and Go stwierdza, że nie da rady na lądzie i pójdzie na morze, tak? To jest widoczne bardzo w japońskiej polityce i jest to nawet bardzo racjonalne, bo Japonia jest jedną z trzech największych marynarek na świecie, a w żadnym wypadku nie jest trzecią armią świata. To w ogóle nawet nie można tego porównywać. To po pierwsze. A po drugie, w sytuacji, kiedy wybucha wojna w Europie, to w 1941 roku, dlaczego Japończycy się na Amerykanów rzucają? Z banalnej konstatacji, bo to jest jedyny moment, kiedy sobie to mogą pozwolić. Bo Brytyjczycy i cała reszta europejskich mocarstw jest zajęta w Europie, a jak jeszcze wyłączą jednym szybkim ciosem Amerykanów na jakiś czas, to im wszystko wpadnie w ręce i potem sobie mogą pozwolić na rozmowy. No tylko, że oczywiście wyszło inaczej i chyba, tylko na pewno na całe szczęście. Krótkie jeszcze, z takich może do wywiadowczych rzeczy by wrócić, to powiem krótko o tym zaskoczeniu ze wschodu, o Enigmie, troszeczkę może o Gdańsku i o Krywickim oraz Orłowie, czyli dwóch takich ważnych uciekinierach, tak, ze wschodu, z tamtej epoki, którzy o pewnych rzeczach mówią. Co do tego, że my jesteśmy tak strasznie zaskoczeni tym pierwszym trustem, czy tam innymi syndykatami, czy tam mini trustem Bohomolca i tak dalej. Dlaczego my tak jesteśmy zaskoczeni? No więc trzeba sobie zdać sprawę, że każda tego typu operacja dezinformacyjna, żeby zadziałała, to ten, który wysyła informację i sygnał, musi mieć informację zwrotną. Czy oni są na pewno przekonani w to, co my w nich sączymy? Czy oni w to naprawdę wierzą? Do czego zmierzam? Sowieci musieli mieć pewność, jak Beck myśli, co Beck myśli i że na pewno wierzy, że się nie przygotujemy, nie wywiniemy żadnego numeru, nie zmienimy sojuszów i tak dalej. No z tego jest smutna konstatacja. W polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych co najmniej musiał być kret. Czy była to żona Arciszewskiego? Nie wiem, wydaje mi się, za niski poziom. Czy to był Kobylański, jak chciał profesor Wieczorkiewicz? Konrad Paduszek i paru innych twierdzi, że materiał nie jest wystarczający na to, żeby taką tezę postawić. No ale faktem jest, że wiedzieli. Że wiedzieli, że spokojnie wszystko mogą. Jeszcze chodzili do końca, utrzymywali w tym przekonaniu, wiedząc, że Beck to kupi i to weźmie. Więc to tego typu niuans. Co do Enigmy, z tą Enigmą bym zwrócił uwagę szczegół, że
problemy z cyfrowaniem, z odszyfrowaniem Enigmy brały się z tego, że Niemcy dodawali nowe elementy, tak, za każdym razem. Albo nowy rotorek, albo dwa haczyki przewijające, albo coś tam, no takie różne rzeczy. Mnóstwo skutków zastała liczba kombinacji. I metoda łamania Enigmy, którą opracowywał polski wywiad, no oczywiście Rejewski w pierwszej kolejności, oczywiście, była cały czas skuteczna, tylko czas odszyfrowania poprzez wzrost liczby kombinacji rósł bardzo, 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 bardzo. I się pojawiały za dużo opóźnienia, nie byli w czasie rzeczywistym tego czytać. Potem poprawili się od grudnia 1939 roku, już we Francji znowu czytali w rzeczywistym, bo znowu zrobili kolejne tam odkrycie matematyczne, które pozwoliło te kombinacje jakoś zneutralizować. Ale tam sytuacja była bardzo prosta. Myśmy tę dokumentację oddali aliantom też dlatego, żeby się nie zmarnowało w sytuacji, kiedy wiedzieliśmy, że nie stać nas na zbudowanie bomb kryptologicznych Rejewskiego złożonych z 60 enigm, bo tam nie wiem, największa, ile miała największa? 3, 4? Z sześciu z sześciu chyba największą zrobiliśmy, tak, nie? A potem trzeba było zrobić 60. I po prostu się skończyły pieniądze na to, żeby kupić 60 enigm, połączyć maszynę do łamania, wszystkie nowe kombinacje i tak dalej. Znaczy ja przypuszczam, że pieniądze by były, tylko że Stachiewicz stwierdził, że nam nie da. Znaczy nam, wywiadowi nie da. No. Jest coś, o czym nie wiem? Tak. Ale ten, dobra. Więc tak. Więc no tu jest taka kwestia jeszcze wywiadowcza. Co do tego mniej więcej momentu, w którym wojna wybuchnie, no to już pomijam Fuszerę z incydentem w tunelu w Jabłonkowie, że rozkaz nie dotarł, tak, i oni zaatakowali za wcześnie, to już nasi wiedzieli, że aho, znaczy, że wojna już jest pewna. To, że wojna mogła wybuchnąć 26 mniej więcej było wiadomo, bo to się wiązało z wizytą Szlezwika i z dziwnym zachowaniem, on się chyba Kleinkamp nazywał ten, tak? Nie, jak się nazywał? Dowódca Szlezwik-Holsteina. Gustav Kleinkamp, jakoś tak, nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie on się bardzo dziwnie zachowywał na przyjęciu u wysokiego komisarza Ligi Narodów Karla Jakoba Burcharta w Gdańsku, Szwajcara, i tam powiedział, że dostał tak straszne zadanie, że nie może sobie z tym poradzić, ale musi je wykonać, co w zasadzie oznaczało, że wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Tak? Ale myśmy ten termin to znali, no, przełom czerwca, lipca przez Gerdelera. Znaczy, no bo jeden z opozycjonistów niemieckich, a który był nadburmistrzem czy burmistrzem Lipska, zaprzyjaźnił się bardzo z polskim konsulem w mieście i wielokrotnie podejmował go na różnych spotkaniach, czy przychodził do polskiego konsulatu. Po odwołaniu go już przez nazistów ze stanowiska utrzymywał ten kontakt dalej osobisty, a mając wejścia poprzez konspirację w wojsku niemieckim w kręgi najwyższej generalicji, znał wytyczne, czy znał większość decyzji podejmowanych w najbliższym Hitlera kręgu, które przekazywał polskiemu konsulowi. Konsul informował centralę na kilka dni przed zajęciem nieokupowanej jeszcze części Czech, że nastąpi zajęcie. To się sprawdziło. Później pod, dokładnie teraz daty nie pamiętam, na przełomie najdalej czerwca, lipca rozmawiał z Gerdelerem, który powiedział, że zaraz po żniwach, mniej więcej w połowie trzeciej dekady sierpnia nastąpi maksimum zagrożenia wojennego i atak na Polskę. To był nieformalny informator polskiego wywiadu. On miał pseudonim Kwiecień, tak jest ujęty w naszych tych materiałach. Nasz konsul Felix Kiczewski podkreśla wielokrotnie, że jest to niemiecki patriota, bo takim był. On po prostu chciał, tak jak i związani z nim konspiratorzy, odsunąć Hitlera i tych wariatów. Więc nawet Kiczewski pisze, ja nie mogę wymagać w tych raportach od niego, żeby cokolwiek więcej powiedział, bo on i tak mówi dużo. To jest, ale nikt tego w zasadzie, poza tym, że te raporty Kiczewskiego mają pieczątki, widziałem szef biura wywiadowczego, zastępca szefa biura wywiadowczego, tego dalej, znaczy takim informacjom nie nadawano dalszego biegu, tak jak przekazy, które uzyskał Stanisław Kara, konsul z Berlina, bardzo, znaczy one są znane, wydane w polskich dokumentach dyplomatycznych. Ja znalazłem odbitki w Wojskowym Biurze Historycznym,
tych raportów, które trafiły do rąk analityków wywiadu. Jest wprost napisane. Nie dawać tego dalej do komunikatu. Po prostu nie ma. Dotarło i tego nie ma. Wielokrotnie także... To samo było w Gdańsku. W archiwum z kolei państwowym w Gdańsku są raporty, znaczy do 1938 roku z Komisariatu Generalnego, potem z 1939 już trzeba szukać, bo ich w Gdańsku nie ma, są w innych miejscach. I tam też są wprost, tak, że nawet przychodzili opozycyjni deputowani do Volkstagu, czyli do Parlamentu Wolnego Miasta Gdańska, ci nie z NSDAP, nie ci od Forstera i Greisera, tylko tam z socjaldemokratów i innych. I oni przychodzili i mówili, że będzie wojna i mówili kiedy, tak? Włącznie z jednym mistrzem, który się nocą włamał na teren Komisariatu Generalnego i powiedział, że to będzie dzisiaj w nocy, tak? 31 sierpnia. No ale to już... Tak, no więc ten czas tego ataku znaliśmy, no wiadomo, po układzie Ribbentrop-Mołotow też u nas w MSZ-cie uważano i nawet w sztabie, że nic się nie zmieniło, dla wszystkich było w ogólnie sytuacji, nic się nie zmieniło, że dla wszystkich było to jedno wielkie zaskoczenie, tak jak przedstawiają to oficerowie odpowiedzialni w swoich relacjach tutaj za analizę położenia międzynarodowego. Natomiast nawet tak wybitny analityk i tak mocno umiejscowiony w tych realiach niemieckich po wielu, wielu latach pobytu w Berlinie, którym był podpułkownik Szymański, atasze wojskowy nasz, który jeszcze pod koniec 26-7 sierpnia pisze, nie, na pewno nic nie wybuchnie, żadnej wojny nie będzie, wprawdzie oni tutaj stoją na granicach, chcą na nas wszystko wycisnąć tylko. A dlaczego nie będzie? No bo przecież obchody bitwy pod Tannenbergiem są zaplanowane zaraz, więc no przecież to minie czas do 15 września, a po 15 września nikt nie będzie zaczynał wojny, bo będzie zimno, ciemno i samolot, więc mamy czas do wiosny. A w tym samym czasie z Gdańska do 23 sierpnia wszystkie dzieci i kobiety polskie są wysłane do Polski. Jest ostre pogotowie, cywilni pracownicy przesyłani konspiracyjnie na Westerplatte, stąd jest pewne grupacje wielu też na Westerplatte poza samą załogą. No to jest niesamowite, tak, że sygnały z terenu są, że będzie wojna. Tak, tak? Są cały czas sygnały, nie to widzimy. Olewane, ale jednocześnie to także wspominają taką sytuację, że oficerowie ci niżsi rangą, którzy nie referowali przecież sytuacji poza oddział, bo za to był odpowiedzialny szef oddziału, zastępca szefa oddziału czy szef wydziału ewidencyjnego, zwracali się do niego z wielką tutaj jakąś zarzutem, dlaczego te nasze analizy nie wychodzą za te drzwi, dlaczego panowie meldują inaczej. No Smoleński, który był wybitnym oficerem dyplomowanym, nie miał nic wspólnego z wywiadem i przyszedł tam, żeby zreformować to wszystko, czy złapać za głowę, żeby funkcjonowało. Pewnie by to doprowadził w tej perspektywie 41-42, więc tutaj najważniejszą rolę w informowaniu sztabu miał jego zastępca, pułkownik Józef Englicht, którego ja osobiście uważam za strasznego sowieckiego agenta, ale to jest... Po wojnie w tak, Krakowie zmarł, on mieszkał po wojnie. To jest to, co mówił kiedyś z tych dwójkarzy, który po wojnie się w PRL-u znalazł, tak? Minęło półtorej godziny już. Tak, to już kończymy za chwilę. Tak. To ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, więc tutaj te analizy prowadzone w oddziale drugim nie dochodziły do sztabu. Po prostu. W MSZ-cie też nie. Ja widzę, że państwa to bardzo interesuje. Zdawałoby się, że taka dyskusja oklepana i w ogóle co tam, tych wrześni było tyle, dyskusji o wrześniu tyle, a tymczasem panowie półtorej godziny mówią, a państwo spokojnie słuchacie i widzę nawet na twarzach brak oznak znudzenia. No dobrze, zatem część zadawania pytań nam się skróciła, ale ona będzie. W tej chwili po tej dyskusji, która może jeszcze trwać długo i prawdopodobnie no jeszcze nie jedno spotkanie będziemy w tym gronie urządzać, żeby trochę tych mitów wyjawić i na światło dzienne rzeczywistość wypuścić. Ale teraz państwo macie głos, bardzo proszę o pytania, panowie odpowiadają. Proszę bardzo tutaj. Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Ropiak. Jeżeli jest możliwość, to chciałbym mieć pytanie zarówno do pana Ulatowskiego, jak i do pana Smyrgały. Zaczynając od pana Smyrgały, tylko może stanę tak, żebym go widział, bo to tak. Wspomniał pan, że nasze władze wojskowe zdawały sobie sprawę z przewagi
technologicznej, liczebnej pomiędzy naszymi wojskami niemieckimi, a ja chciałbym zapytać, jak wyglądał proces decyzyjny Józefa Becka. To znaczy, czy na podstawie jakichś papierów, dokumentów, które mamy, możemy stwierdzić, że w 1939 roku on często korzystał z wiadomości wywiadu, prosił o nie, konsultował i tak dalej i tym podobne. I to było moje pytanie. I do pana Smyrgały mam pytanie, czy czytał pan książkę Krzysztofa Raka Polska niespełnione sojusznik Hitlera? Jeżeli tak, to jaki ma pan... to drugiego jeszcze pytania. Jeszcze nie, ale ja też jeszcze nie jest bardzo dobry. Tak, wstęp przeczytałem, przeleciałem tą... Bardzo polecam. Tak, tak, oczywiście. Ale ogólnie nie czyta... Znaczy, Beck nie, to w 1939 roku przede wszystkim zabrakło Pełczyńskiego, czyli poprzedniego szefa oddziału drugiego, który wielokrotnie na materiałach czy na raportach otrzymywanych na swoje biurko notował Beck, rozmowa telefoniczna dzisiaj, Beck, wyjście dzisiaj, Beck, herbatka dzisiaj. Po tym jak Pełczyński wyleciał ze stanowiska i zastąpił go Smoleński, czyli ten oficer, który miał od MSZ-owić oddział drugi, tak skupić go tylko na ocenie zdolności stricte wojskowych naszych przeciwników, ta łączność praktycznie została zerwana. Tutaj w jednej ze swoich publikacji Marek Kornat podnosi takie zagadnienie, że w ogóle ci oficerowie wywiadu nie są odnotowani w dziennikach Szembeka. No bo ich nie ma. Od czasu do czasu pojawia się tam Pełczyński. Nie wiem, czy Smoleński, może tylko przy okazji, czego Pełczyński przedstawia. Natomiast zastępcy szefa oddziału drugiego, szefa wywiadu, KOP-u, oficerów ewidencyjnych Niezbyckiego nie ma. No więc dlaczego nie rozmawiali? I tutaj winę widzi po stronie oddziału drugiego czy sztabu głównego. Ja uważam, że wina jest po stronie MSZ-u, ponieważ Szembek nie rozmawiałby z takimi ludźmi. Dlaczego? No on był wysokim urzędnikiem, zastępcą Becka, a co taki major czy kapitan ma mu do zaoferowania? Nic. To jest dla niego nikt. Buduje tą analogię przez raporty słane do centrali przez Juliusza Łukasiewicza, polskiego ambasadora w Moskwie, który nie chciał na terenie ambasady rozmawiać z przysłanym z Warszawy kapitanem. No bo kto to jest dla mnie? Ja jestem ambasador, a to jest kapitan. Albo jak wysłannik Piłsudskiego przyjechał, pułkownik Pstrokoński, który miał się udać dalej z misją wywiadowczą, to nie dość, że ten na głowie stanął, żeby go zatrzymać, to w ogóle też z nim nie rozmawiał. No niech z nim rozmawia atasze wojskowy. Ja jestem ambasador, ja nie będę z nim rozmawiał. Więc to na tej zasadzie nie było tego zgrania. Tutaj więc w ogóle w 1939 roku wywiad jako taki na pracę Becka moim zdaniem nie miał żadnego wpływu. Beck się mógł dowiedzieć od Rydza czy od Stachiewicza, będzie dobrze, nasza armia jest świetna, a tamci mają, znaczy ich czołgi się na naszych drogach rozsypią, a Sowieci w ogóle się nie liczą. No więc on mając to w głowie, mógł budować twardo swoją politykę. Tak mi się wydaje, ale danych wywiadowczych na pewno nie miał. Zabrakło tutaj Pełczyńskiego. Pełczyńskiego, który był z nim zaprzyjaźniony. Tak ja bym na to odpowiedział. A jeszcze może tak ta kuchnia myślenia, pracy Becka, no w ogóle też jest nieznana. W 1939 roku nie ma czegoś takiego, jak dla lat wcześniejszych w Wojskowym Biurze Historycznym znalazłem teki no nie wiem, prywatne, archiwalne, czy jakieś Becka, czy podsekretarza, czy później już ministra, gdzie on jakieś notatki robi, to są nieznane materiały. Za 1939 rok tego nie ma. Nie ma tam jakiegoś procesu myślowego, są zwykłe, suche pisma. No Stepes właśnie, ale to są suche, tutaj żadnego człowieka nie widać. Nie widać, jak on myśli. Może trzy kwestie, o których chciałbym poprosić, aby obaj panowie mogli się odnieść. Jedna rzecz dotyczy właśnie MSZ-u i tego, że od 1936 roku w MSZ-cie urzędnicy wyższego stopnia zaczęli podpisywać oświadczenia dotyczące tego, że nie będą grać w kasynie w Sopocie, które było po prostu no, największym w tej części Europy i jedynym możliwym punktem zaczepienia zarówno dla pozyskiwania Polaków przez wywiad
niemiecki, jak i sowiecki. Czy, znaczy, bo tak poruszamy się na temat, że nie, jakby o tej agenturze sowieckiej w naszych instytucjach, tak jak również w naszym wojsku. Czy panowie mogliby wskazać metody, powiedzmy, identyfikacji tych sowieckich agentów? Poza tym, że no, wiemy, że w czasie wojny na przykład coś, czy wiemy, że po wojnie coś. Ale czy możemy zakładać, że przed wojną byliśmy w jakiś sposób infiltrowani przez sowiecką agenturę? I no to, tak, tylko czy możemy po prostu wskazać jakieś konkretne powiedzmy, fakty? Druga rzecz odnośnie Becka. Czy prawdziwe jest to, że Beck mógł mieć ustne, że tak powiem, ustalenia z Hitlerem dotyczące nie tylko Zaolzia, ale również tego, że przy zajęciu Czechosłowacji Polsce miałaby przypaść Słowacja? Tylko że ponieważ to nie był pakt podpisany, tylko ustne na gębę, więc w tym momencie się nagle okazało, że Słowacja nie jest nasza i od tego momentu jest właśnie, że nie damy ani guzika i nagły sojusz z Anglikami, który nie jest sojuszem, tylko jest wystawieniem się jako mięso armatnie dla Anglików. I trzecia rzecz dotycząca, powiedzmy, możliwego, łatwiejszego sprzedania się Hitlerowi, że w 40 roku kończyły się nasze kompetencje, jeśli chodzi o wolne miasto Gdańsk. I teoretycznie Liga Narodów mogła klepnąć włączenie Gdańska do Rzeszy na stopie pokojowej. I tak samo zresztą jak kończyła, po 25 latach miała się skończyć ta nasza jurysdykcja nad Galicją Wschodnią. I w tym momencie teoretycznie Lwów nie musiał być nasz, tylko że nie było Ukraińców, którzy mogliby go przejąć. Dziękuję. To trzecie, tak, trzecie to Dominik, tak? Drugie nie mam niestety pojęcia. A pierwsze, jak tych agentów, no cóż, jak Sowieci opublikują dokumenty, to będziemy wiedzieli, że to był agent. A jak taki agent wpadł, przy pracy to też wiemy. I w zasadzie to wszystko. Ponieważ no, są jakieś te przesłanki tutaj. Tutaj Dominik wspomniał świetny artykuł naszego kolegi Konrada Paduszka na temat sprawy Tadeusza Kobylańskiego, gdzie Konrad, analizując całą historiografię, całą sprawę, dochodzi do takiej konstatacji, że mając to w ręku wszystko, co wiemy dzisiaj, nie można powiedzieć, że to Kobylański. Jest to prawdopodobne, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że Sosnowski najważniejsze dokumenty z Reichswehrministerium wyciągał przez sekretarki. To, że Socko w tej księdze wydanej w Moskwie z polskimi dokumentami dyplomatycznymi publikuje kopię dokumentów, które trafiały bezpośrednio na biurko Kobylańskiego, nie znaczy, że Kobylański był tym agentem. Rzeczywiście mogła to robić sekretarka, mógł to robić ktokolwiek. Tutaj przez analogię ze sprawą Sosnowskiego. Przy takim założeniu oczywiście muszę się tutaj zgodzić, bo choć wprost wydaje się mało prawdopodobne, żeby nie był, to jednak nie został złapany na gorącym uczynku przez nikogo. Pewną tajemnicą jeszcze dla Konrada, czy wcześniej przede wszystkim dla profesora Wieczorkiewicza, który pierwszy tą sprawę opisywał, było to, co się działo z Kobylańskim podczas II wojny światowej i później jego tajemnicza śmierć w Ameryce Południowej. Znaczy wszystko to, co udało mi się ustalić, co się z nim działo i że ta śmierć była naturalna, w sposób naturalny. Nie było tutaj żadnego wypadku, żadnego morderstwa, nikt go nie przyjechał nagle, a podczas II wojny światowej cierpiał tak straszną biedę, że utrzymywał się z zasiłków tam drobnych, bo jednak tej wojny nie spędził w Lizbonie, jak się przyjęło, czy jak oni pisali, tylko już w lipcu 1940 roku znalazł się w Brazylii.
raczej wskazuje, że żadnych pieniędzy, żadnej łączności, żadnych kontaktów nie miał. Natomiast wszystkie te jego raporty, te analizy dotyczące sytuacji na wschodzie czy sytuacji międzynarodowej przed 1939 roku, no, zgodne są z tym, co ówcześnie w MSZ-cie sądzono. Zakładam, że jeżeli to on rzeczywiście bezpośrednio przekazywał to dokumenty, czy bezpośrednio kontaktował się z przedstawicielami wywiadu sowieckiego, to nie tyle zmieniał, nie tyle wpływał na obraz postrzegania wschodu, czy położenia międzynarodowego, tylko przekazywał suche fakty, suche dokumenty. To już oni mieli na ten temat, znaczy oni musieli coś na tej podstawie zbudować. Jednocześnie ja kiedyś zrobiłem takie sobie zestawienie, żeby zobaczyć, jak szybko te dokumenty trafiały do Sowietów, więc od wystawienia do tej rejestracji w Moskwie to jest maksymalnie miesiąc. Więc to rzeczywiście był bardzo szybki kanał łączności. Jak i z kim Kobylański mógł się tutaj spotkać, jednak przy tej ochronie bardzo mimo wszystko słabej, ale jednak ochronie kontrwywiadowczej tych najważniejszych urzędników, tych brygadach obserwacyjnych Centralnej Agentury. Znaczy tutaj dwa dni temu, jak był Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, na temat Wojskowej Służby Wewnętrznej mówił, że bodajże coś takiego powiedział, że nawet i dzisiaj jest tak, że jak ktoś jest zaufany, znany z najwyższej półki, no to nie może być winny. No co ty, nim się nie zajmuj, on na pewno nie jest agentem, bo tylko będziesz miał z tego powodu kłopoty. No tak przede wszystkim WSW w PRL-u według niego działało. No ja uważam, że przed wojną dokładnie było tak samo. No nikt nie podejmie sprawy pułkownika lepiarza, kumpla marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, szefa sztabu dowództwa okręgu korpusu, legionisty, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari, zasłużonego, który jest notorycznym sowieckim agentem, który wpada i działa jeszcze długo, bo nikt się nie zdecyduje na to, żeby go zamknąć. No bo będzie miał skreślone wszystko. Dopiero Rydz się dowiaduje, łapie tą właśnie centralną agenturę i go tutaj kibitką przywożą. Poza strukturami oddziału drugiego. A oddział drugi to już wcześniej wykrył, więc nawet nie wiem, jakby tego Kobylańskiego złapali, to sytuacja by była taka, jak może z Kuklińskim, którego nakrył oficer WSW, to by jeszcze Kobylańskiego zwymyślał. No i sprawa by była ukręcona. Nikt agentowi moim zdaniem by nie uwierzył. To te wpadki tutaj naszych oficerów czy urzędników, którzy przekazywali, czy na gorącym uczynku w Warszawie, czy ci pracujący w sztabie przekazywali dokumenty sowieckiemu attaché, czy innym urzędnikom, czy oficerom wywiadu. Według mnie to były tak grubymi nićmi szyte, po prostu wręcz pokazówka ze strony sowieckiej, że my mamy kogoś, żeby wręcz uśpić polski kontrwywiad. No, złapaliśmy dobrego agenta, znaczy jesteśmy czyści, a ja podejrzewam, że cały czas ktoś tam pracował. Właśnie po sprawie Trestu, kiedy wydaje się, że Sowieci tracą jakąkolwiek łączność ze sztabem naszym, bo odcina się tutaj wszystko, sztab zmienia się, wszystko na wschodzie, nie mają tych zaczepień. A właśnie w tym momencie kogoś muszą w sztabie mieć na bardzo ważnym stanowisku. I przypadkowo przez 15 lat w oddziale drugim jest ten nieszczęsny Englicht. Józef Englicht, który nawet pisze w 1942 roku, broniąc się właśnie przed tym, dlaczego nie został, znaczy on był Piłsudczykiem oczywiście, więc jak go nie chcieli na Zachodzie przyjąć, to mówi, ja nie byłem Piłsudczykiem, nie postrzegano mnie tak, bo gdybym był Piłsudczykiem, to po tych 15 latach służby w wywiadzie zostałbym szefem. On zataił jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie z jego polecenia w 1930 roku został przyjęty do oddziału drugiego jako analityk rotmistrz Władysław Borakowski, który po 3 miesiącach został złapany
z wielką walizką dokumentów referatu Wschód, którą właśnie przekazywał sowieckiemu agentowi. I to właśnie była ta skaza na karierze Englichta, przez to on nie został nigdy wysunięty na stanowisko szefa oddziału drugiego. Jednocześnie w sposób dla mnie zupełnie niewytłumaczalny, nie został usunięty z tego wywiadu. Wszyscy wiedzieli, że Borakowski jest człowiekiem Englichta. I po takiej wpadce wielkiej nie zrobiono nic. Ten człowiek dalej kontynuował karierę na, no, na najważniejszych stanowiskach analitycznych. Został w końcu zastępcą szefa oddziału i szefem studiów i ewidencji. Więc oddział drugi w zasadzie poza tą bardzo chwalebną kartą w 1920 roku, radiowywiadowczą, później radiowywiadowczą, Biura Szyfrów, łamaniem Enigmy, kilkoma znaczącymi operacjami. Niestety był organizmem bardzo słabym i niewydajnym, wynikało to przede wszystkim z nakładów finansowych niewspółmiernie niskich do tego, jakie były jego realne możliwości. To było 8 milionów rocznie, to było za mało. Za mało też było ludzi, bo mimo że cała struktura w pewnym momencie liczyła prawie 700 osób, od oficerów dyplomowanych, kończąc na niższych funkcjonariuszach, czyli kierowcach i palaczach, to w skali kraju 30-milionowego było to nadal za mało. Nie było można także dobrać w sposób odpowiedni tych ludzi. Do wywiadu oficerowie nie chcieli iść, bo pójście do wywiadu, do sztabu, wyjście z linii to jest koniec kariery. No bo wyjdę na 3 lata, wrócę, a ten mój kumpel, który był szefem kompanii, jest już szefem batalionu. Więc to, co ja nawet napisałem w książce, specjalnie podkreślając, że to jest takie przejaskrawienie, że w większości wywiad, jak mówię, przejaskrawienie w cudzysłowie, składał się z odpadów, najlepszych odpadów. Ludzi, którzy nie widzieli dla siebie kariery w linii, bo nie mogli tam pracować. W ogóle oficerowie wywiadu, jak robiłem taką hierarchię ważności oficerów w wojsku przed II wojną światową, to są operatorzy i dowódcy. 5%. To rzeczywiście to za generałem Orliczem Dreszerem oficerowie wybitni. 30% bardzo dobrych, a reszta to są średniacy. Więc operatorzy, dowódcy, nawet oficerowie transportowi po kursach byli cenieni wyżej niż oficerowie oddziału drugiego. Taką opinię u jednego z oficerów znalazłem. On się do niczego nie nadaje. Jest oficerem dyplomowanym, zasłużonym legionistą Krzyż Walecznych, Virtuti Militari, w linii jest do bani, do szkoleń się nie nadaje. To jak się do niczego nie nadaje, to dajcie go do wywiadu. No i takie było postrzeganie sprawy. Dobrze, zrobiłem dygresję, przepraszam, to teraz może. O Słowacji nie wiem, więc odpowiedź mi nie wiem. Co do Zaolzia, to też wchodzi czynnik psychologiczny, czyli pamięć o tym, w jakich okolicznościach zostało Zaolzie utracone, zwłaszcza w kontekście zbrodni, którą Armia Czechosłowacka popełniała, wojennych najzwyczajniej w świecie, plus całego napięcia, które się wiązało z tym, że no, polska ludność w Czechosłowacji była traktowana jako ludność drugiej kategorii, więc tutaj też potężna presja psychologiczna, chociaż też uważam, że to był błąd. Co do agentury, to poza tym, co już Łukasz powiedział wyczerpująco, dopóki nie będzie dokumentów z Moskwy, to nie zgadniemy. Pomocniczym źródłem mogą być niektóre wspominkowe historie. No i tu generalnie Michniewicz, Władysław, wielki blef sowiecki, on tam pokazuje nazwiska Rosjan, którzy... No, generalnie wszystkich oskarżył o zdradę, tak. Ale tam są nazwiska, na których można próbować czegoś szukać, tak? Artamonow, Wojciechowski, takie tam, prawda? Więc jakieś punkty zaczepienia na to są. Ale to nie jest tak, że mamy świadomość w pełnej skali, jak to wyglądało. A co do Kobylańskiego, to Marek Świerczyk ktoś teraz publikował, chyba nawet w tej jego nowej książce, której też jeszcze nie czytałem, coś o Kobylańskim jest, że jednak chyba da się w Moskwie coś znaleźć, że chyba jednak był, no ale to... Trzeba by zobaczyć. Tak. Dobry wieczór Państwu, Robert Brzozowski. Ja chciałem wrócić troszeczkę do sprawy zajęcia nad Reni i kwestii, dlaczego już wtedy mocarstwa nie zareagowały.
czy to nie jest tak, że już wtedy był jakiś plan skierowania agresji niemieckiej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Drugą rzeczą jest to, kto odpowiada, kogo można winić za zaniedbania przy braku wybrakowania, czy zniszczenia, czy wywiezienia archiwu wywiadu z Modlina. I czy, wracając do pana, do nadburmistrza Lipska, czy w wyniku, no co się z nim stało, czy dał głowę, czy również na skutek tego przyjęcia archiwum ten jego los się dopełnił. Dziękuję. Ja tylko nadrenię dwa ci zostawię kolejne, dobra? To archiwum, to tylko nadrenię. Z nadrenią z zachowanych dokumentów nie wynika, żeby ten plan wtedy był. Raczej wynika z tego no, brak gotowości plus słabość charakterologiczna. I nawet są zachowane opisy tego, jak Ribbentrop pojechał o tym rozmawiać, to już teraz dokładnie szczegółów nie pamiętam, ale generalnie jest tak, że założenie było takie, że oni liczyli, że miał taką instrukcję i z tym się Niemcy liczyli, że nie oddadzą tej nadrenii, ale będą jakieś sankcje i oni to zniosą, bo to jest cena warta tego, żeby to odnieść. A się okazało, że nawet sankcji szczególnych nie było, tylko trochę pomruków. Znaczy, że sami Niemcy spodziewali się ostrzejszej reakcji na to, niż w rzeczywistości miała miejsce. Też trzeba pamiętać o tym, że na Zachodzie było takie myślenie, że wszyscy wiemy, że to jest fikcja, no dobra, to już niech to sankcjonuje, ktoś nas to zwalnia z takiego jakiegoś wysiłku na to, żeby udawać, że jest inaczej i tak dalej, i tak dalej. No i to był bardzo poważny błąd. Gerdeler to dał głowę w 1945 roku, oczywiście po 20 lipca, bo był jednym z konspiratorów. Czy te dokumenty... Tak, ale w 45 powieszony, tak, tak. Czy te dokumenty miały jakiś wpływ? Ja nie znalazłem żadnych notatek na nich niemieckich. A fotokopii, nie wiem, to tutaj trzeba szukać w archiwach niemieckich. Aczkolwiek te dwa ważne raporty w jakąś odrębną szyfkę były schowane. Tylko nie wiem, naszą, sowiecką czy niemiecką. Trudno tutaj rozstrzygać. Natomiast adnotację Geheimreichskommando Sache znalazłem na tłumaczonej korespondencji naszej placówki wywiadowczej, kierowanej przez Józefa Postela, obywatela austriackiego, który podczas I wojny światowej był telegrafistą na krążowniku pomocniczym, na którym pływał Canaris. No i później przy okazji, opisując swoje znajomości w latach 30. naszemu wywiadowi, opisał także znajomość z Canarisem. No i tak przypadkowo wtedy napisał mój ten tutaj kolega ze Świnoujścia, został właśnie mianowany szefem Abwehry w Berlinie. On w naszej terminologii został, znaczy naszego wywiadu, Canaris opisany jako firma 2. Znaczy, to nie świadczy w ogóle, że mieliśmy z jakimkolwiek z nim kontakt. Natomiast te dokumenty zostały przetłumaczone na niemiecki, dostały taką klauzulę. Powiem tak, znajdowały się do 2011 roku w Centralnym Archiwum Wojskowym, gdzie teraz są, może tam w magazynach, nie wiem. Jak zamówiłem teczkę, żeby zrobić fotografię, to już niestety nie było, więc ja dysponuję częściowo pamięcią, częściowo odpisem. Więc to tak sprawa wygląda. Więc czy detalicznie te raporty kwietnia, nie mam pojęcia. A sprawa archiwum, to cóż, nie było instrukcji, żeby zniszczyć to raz. To najważniejsze. Ja się cieszę z tego bardzo. A kto zawinił? Szef, zastępca, szef Wydziału Pierwszego? Po kolei, można od góry. Tutaj. Tak, Chorąży Wiśniewski, który nie miał instrukcji. Nie miał instrukcji, to zostawił. Nie, no ja się cieszę. Dokumentów z 1939 roku, które zabrali ze sobą na skrzynie ewakuacyjne. Słucham? A tak, Paulina Tyszewska na pewno była innego zdania do czasu, takiej jak jej głowę obcięto. Tak, nie, no zgadza się. No tylko dzisiaj, no wszyscy narzekają, co ja bym dzisiaj robił. No,
nie spotkalibyśmy się tutaj ze mną jako z osobą, która co nieco wie o wywiadzie, tylko najwyżej z mikrobiologiem albo z astronomem, bo nie miałbym na czym pracować. No to, co wywieziono, to spalono po drodze, na przykład całe archiwum z 1939 roku referatu Rosja, a zostało tak dokumentnie spalone, że rabisz Szczerbo pisze, że ze łzami w oczach dorubek 20-letni spalili. Nie ma po prostu tego i we Francji z pamięci odtwarzali oficerowie. Zebrali się i nad mapą rosyjską odtwarzali. Natomiast wbrew wszelkim możliwym instrukcjom Leśniak uratował, przypinając na sobie dokumenty samodzielnego referatu sytuacyjnego, te, które są w Londynie. Bardzo dużo dokumentów ewakuował Niezbrzycki, czy sam osobiście, czy też podlegli mu oficerowie. Przekazał je w Paryżu do dyspozycji oddziału drugiego. I bardzo się czepiano wtedy o różne sprawy, przede wszystkim finansowe, bo wziął i wywiózł choćby księgę kasową referatu wschód za 1939 rok. I która tam była i no, stwierdzono wiele nieprawidłowości podobno. Znaczy jest bardzo intrygująca sprawa dla mnie, ponieważ za 1939 rok nie ma dokumentów referatu wschód kompletnie. Poza dość dużym zbiorem dokumentów finansowych i to z sierpnia 1939 roku, ale je palono, więc w jaki sposób je przegapiono? Mam nadzieję, że nie w referacie wschód, tylko gdzieś w referacie finansowym. Natomiast w Wojskowym Biurze Historycznym są dokumenty no, sześciorzędnego znaczenia referatu wschód, do 5 września 1939 roku. To jest taki mały, malutki wycinek z przełomu sierpnia do września 1939 roku. Nie ma kompletnie żadnych dokumentów placówkowych z 1939 roku. Nigdzie. Ani w Sowietach, ani u nas, ani w Niemczech. Spalone. No wiadomo, placówki likwidowały się, więc spalono wszystko na miejscu. Tu archiwum, które było w skrzyniach, albo spalono już w Warszawie, albo wywieziono i to był koniec. Znaczy to jak ostatnio Dominik przypuszczał, pewnie Anglicy ich nie spalili, tylko gdzieś tam są. No, miejmy nadzieję, że są i kiedyś światło dzienne ujrzą, bo nie ma nawet wiedzy tej, z czego odtworzyć. Nie ma relacji, nie ma nic. Dobry wieczór Państwu. Moje nazwisko Krzysztof Leszczyński. Ja jestem historykiem i byłym kryptologiem z Państwowego Biura Szyfrów lata 70., 80., 90. I napisałem książkę, która się ukazała w lipcu pod tytułem Polskie szyfry, łączność, wywiad wojskowy 1919-1945. W tej książce jest kilkadziesiąt odpowiedzi na te pytania, wątpliwości, co tutaj dzisiaj w eterze hulały. Także nie będę czytał, no, bo bym Państwa zanudził i to by zajęło parę godzin. To jest pierwsza sprawa. Następne to ja mam 7 konkretnych uwag. Tu do Pana Smyrgały, jeśli chodzi o wybuch wojny, o 7 grudnia 1941 ze strony Japonii. To była prowokacja amerykańska, embargo na paliwa, na ropę naftową, na metale i tak dalej. Także Japończycy w reakcji Amerykanom się odwdzięczyli. Pan trochę inaczej mówił. Następna sprawa to jest temat tutaj do pana Łukasza, bo my się znamy z Becha, z Rembertowa. Byliśmy tam parę razy, się widzieliśmy w archiwach. Jeśli chodzi o osobę majora Szumowskiego. Pan nie wspomniał dzisiaj, a to był kierownik, czy właśnie szef referatu Zachód w 1939 w między 15, formalnie między 15 marca a 27 sierpnia, kiedy został zdymisjonowany. No i w mojej książce poświęcam około 6-7 stron na temat pana Szumowskiego, łącznie ze zdjęciami, z relacjami jego syna i tak dalej, i tak dalej. Także można sobie na ten temat przeczytać. Następna sprawa to jest sprawa
kwietnia, maja 1939, kiedy odbywały się na najwyższym szczeblu rozmowy sztabów generalnych francuskiego i brytyjskiego, o czym nasz wywiad nie miał zielonego pojęcia. Niemcy wszystko wiedzieli, bo mieli spenetrowanych Francuzów. I w wyniku tych rozmów, o czym piszą historycy właśnie tacy jak ja, jak Leon Lech Wyszczelski, jak Jan Karski, w wyniku tych rozmów 4 maja na dzień przed wystąpieniem Becka, sztaby powiedziały, nie ma mowy o żadnym przystąpieniu Francji i Wielkiej Brytanii do jakichkolwiek działań zbrojnych, pomagając Polsce i tak dalej. Następna sprawa to jest, tu pan Łukasz mówił o Jakliczu i o Stachiewiczu, to ja się przymierzam, żeby napisać książkę na ten temat, bo to były dwie, w moim przekonaniu, w moim odczuciu, bo nie chcę tutaj obrażać kogoś, kto jest z rodziny pana Jaklicza czy pana Stachiewicza. Dwie postaci, które przyczyniły się do kompletnej tragedii wrześniowej i można powiedzieć na początku października też. No, gdyby Jaklicz zastąpił Stachiewicza, to by było lepiej. Nie, Jaklicz i Stachiewicz nie powinni. Proszę panie Łukaszu przeczytać sobie raporty Jaklicza pisane w czasie wojny i po wojnie, jak on jakie bzdury wypisuje. Te raporty są w archiwum londyńskim. To jest po prostu stek bzdur, który się nie da się powtórzyć. To, co o nim tam inni piszą, to jest... Natomiast wyczyny Stachiewicza są też godne pożałowania. Ja to mówię na podstawie dokumentów. W mojej książce jest 22 strony na końcu przypisów, około 600 przypisów najróżniejszych dokumentów, w większości w ogóle nieznanych. I ostatnia sprawa to jest... 3 września polskie szyfry były złamane na szczeblu najwyższym, czyli naczelne dowództwo i armię. Czyli po prostu to, że Ryt Śmigły kazał zawiesić łączność radiową, to było tym spowodowane. Szyfry były kiepskie i szyfry były takie, że armia Kraków miała takie same jak armia Poznań, jak armia Pomorze i tak dalej. I kradnąc jedne klucze rozbijało się cały system szyfrowy na najwyższym szczeblu. Ja ten temat, opierając się na konkretnych dokumentach, opisuję dokładnie w książce. I ostatnia rzecz to jest sprawa Pasty. Pasta, czyli ten budynek, niektórzy mówią Past, niektórzy mówią Pasta, gdzie był węzeł łączności Polski w roku 1939, sierpień, wrzesień. Tam, nie wiem czy to w sierpniu, czy w lipcu, nasz kontrwywiad zaarestował chyba około 42 agentów niemieckich. Także taka była infiltracja naszych systemów łączności. I ostatnia rzecz, tu było takie pytanie na temat wiedzy Sowietów. Ja pracowałem w Biurze Szyfr w latach 70., 80., 90. i miałem styk z Rosjanami, powtarzam, nie z Sowietami ani z radzieckimi, bo u nich w szyfrach w oddziale, w zarządzie 8 i 16, tam nie było żadnego nierosjanina. I oni na ten temat, na temat polskich szyfrów przedwojennych, przekazywali tak trochę po koleżeńsku wiele informacji. No i między innymi to powoduje, że wiem, gdzie są, w jakich miejscach, w Moskwie czy pod Moskwą są konkretne dokumenty mówiące o polskich szyfrach, a oczywiście uwaga natury ogólnej, sensu largo, jest taka, że Niemcy nas rozpracowywali nasze szyfry w sposób skuteczny i bardzo efektywny. Anglicy też w czasie wojny, a Rosjanie czynili to nie gorzej od Anglików. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, muszę podzielić się z Państwem pewną tajną informacją, a mianowicie szyfrem ustalonym w Instytucie Pamięci Narodowej otrzymałem informację, że nasze spotkanie musi zmierzać do końca. A zatem proszę zapamiętać pytania bądź zadać je już w kuluarach, bo nie możemy Państwa wyczerpać, naszych gości, a zatem
Zapraszam na następne spotkanie, które odbędzie się za miesiąc i będzie równie ciekawe. Będziemy mogli kontynuować dyskusję. Nie, za miesiąc nie umrzemy jeszcze chyba. Pan Bóg nie jest tak niełaskawy. Nie, Pan Bóg nie jest tak niełaskawy. Tu robimy raczej rzeczy, które mu się podobają. Tak sądzę. Więc dzisiaj chciałem podziękować. Tym razem w odwrotnej kolejności Łukaszowi Ulatowskiemu. Każdy musi otrzymać należną porcję oklasków i Dominikowi Smyrgal. Bardzo Państwu dziękuję, zapraszam za miesiąc, a teraz jeszcze jest okazja do rozmów już kuluarowych.